nie fair! Mamo? Tak, słonko? Kupisz mi to? Proszę! O, jasne. Normalnie nie wierzę! To dla ciebie! Wow, dzięki, mamo! Co to ma być? Kula śnieżna? Co ja mam niby z tym zrobić? Jak to? Nie podoba ci się? Chciałam to! Czemu nie kupiła mi tego, co chcę? Ale nie poddam się. Muszę ją po prostu przekonać. To tylko kwestia wytrwałości. Powinnam jeść więcej błonnika. O co chodzi? Przyda ci się papier, a mi przyda się to. Chyba żartujesz. No dobra, przynajmniej się ode mnie odczepisz. Wow, ale super sklep z zabawkami. Ups, klienci, lepiej schowam gumę. Szukamy tego. Moja córka nie daje mi spokoju. Macie coś takiego? Oczywiście, proszę bardzo. Serio? O, nawet jest w promocji. To mój szczęśliwy dzień. O nie. To niemożliwe. Co znowu? Ktoś cię uprzedził? Niestety nie mamy więcej. Kto pierwszy, ten lepszy. Może następnym razem. Pani nie rozumie. Córka się załamie. Co by tu wymyślić? Może wykorzystam jakoś ten karton? Chyba już wiem, co zrobić. Połączę kawałki tektury w ten sposób, żeby powstało pudełko. Przez otwór będą wpadały słodycze. Po bokach przykleję małe ścianki. Skleję kilka warstw tektury. I przebiję w górnej części patyczkiem. Po obu stronach patyczka zawieszę gumki recepturki. Całość umieszczę w pudełku, tak żeby otwory na siebie nachodziły. Naciągnę gumkę na pionowy drążek. I z drugiej strony. Czas na test. Gdy naciskam tekturę, guma wpada do otworu. Następnie nałożę wierzchnią warstwę. Karton powinien być pod skosem. Wstawiam teraz przednią ściankę. Na pudełku kładę plastikowy sześcian. A na to pokrywkę, do której nasypię słodyczy. Sani uwielbia gumę. Z przodu zrobię buźkę, żeby nie było nudno. Działa! Jak ci się podoba, Sani? Wow! Automat na gumę do rzucia? Naciśnij nosek i zobacz, co się stanie. Ale super! Pycha! Zostaw trochę dla mnie. Niczego nie obiecuję. Mamo? Co znowu? Kup mi to! Kup mi to! Ech, po co ja się w ogóle staram? Polub i subskrybuj, żeby być na bieżąco. Zalegasz z czynszem. Zaraz. Chyba coś mi jeszcze zostało. Może być sznurek. To wszystko, co mam? Co takiego? Nie. Jaki znowu sznurek? Wstydu nie ma. Powodzenia w poszukiwaniu mieszkania. To się samo sprzeda. Ja to wiem, jak się obchodzić z ludźmi. Coś mi tutaj nie pasuje. Nie pamiętam takich dekoracji. Mieszkanie na sprzedaż? Jesteśmy eksmitowani? Co tu się dzieje? To się w głowie nie mieści. Mamy tyle rzeczy. Uff, co dalej? Mamo, co się dzieje? O, zauważyłaś. Musimy się przeprowadzić? To okropne. Ale chyba wiem, co zrobić. Przydadzą się te pudełka. No to zaczynamy. Dobrze, że mam pistolet do klejenia. Wycisnę trochę kleju na pierwsze pudełko. Przykleję do drugiego i położę oba na boku. A na wierzchu umieszczę kolejne pudełka. Potrzebuję teraz tekturowych tub. Pociągnę klejem wzdłuż boku pudełka. Tyle wystarczy. I dokleję tubę. Ha, czegoś tu brakuje. Już wiem. To będzie daszek. Pasuje idealnie. Muszę to jeszcze ozdobić, bo szczegóły są ważne. Daszek też udekoruję. Cytrusy, oczywiście też z kartonu. Na koniec zawieszę pompony. Chcę, żeby było uroczo i kolorowo. Ostatnie szlify. Moje stoisko z lemoniadą. A, no tak, lemoniada. To chyba wszystko. Jestem bardzo zadowolona. Czas przeciąć wstęgę. I stoisko otwarte! Teraz tylko potrzebuję klientów. Uff, ale upał! Czy
Proszę lemoniadę. Tego potrzebowałam. Jaki przyjemny spacerek. Hej, popatrz. Uwielbiam lemoniadę. Dla nas dwie. No szybko, bierz moje pieniądze. Sio, zajmujecie miejsce. Teraz moja kolej. Okay. Yay. Wow, jestem bogata. Mamo, jestem przedsiębiorcą. Pokradłaś bank, czy co? No co ty? Chodź, pokażę ci. Mam stoisko z lemoniadą. Jestem z ciebie bardzo dumna. Jesteś wspaniała. I wygląda na to, że masz klientów. Starczy dla wszystkich. Mamy sporo pracy. Kto następny? Kto rozwiąże przy tablicy te równania? Ja! No to może Sunny. Hurra! Mogę się popisać! Ale wysoko? Masz tu kredę. Nie zawiodę pani. Miło mi to słyszeć. Okej, póki co idzie nieźle. Dobrze, dobrze. Skończyłam! Co to ma być? Proszę pani? To musi być jakiś żart. Nie ma innego wyjaśnienia. Jak sobie poradziłam? To z pewnością interesujące. A to co? To przecież 4. A ten? No jak to? To 5. Nie wygląda na 5. Jak sobie z tym poradzić? Już wiem. Będzie mi potrzebny podłużny karton. Nakreślę na nim kilka cyfr. Następnie je wytnę. A kształty ozdobię koralikami. Wygląda wesoło i kolorowo. Tego właśnie potrzebowałam. To cyfrowy szablon. Wow! Pani to ma świetne pomysły. Proszę bardzo, wypróbuj. Przekładam do tablicy i cyferki same się piszą. Tak jest o wiele łatwiej. Szkoda, że wcześniej tego nie miałam. Ja to jednak jestem sprytna. Skończyłam. Dobra robota, Sunny. Zasłużyłaś na 5 z plusem. Jestem z ciebie dumna. Naprawdę? Super! Wow! Polub i subskrybuj, żeby być na bieżąco. Bawimy się, dziewczyny! Selfie! Hej! Otwierać! Słyszałyście coś? Kto to może być? Dzień dobry! Czemu tu tak głośno? Nieznośne dzieciaki i ich nowoczesna muzyka! Okropność! Nie dajecie mi zasnąć! Co? Kto zamówił babcię? Babcie? Jak śmiesz! Ja ci pokażę! Czy babcia może zrobić coś takiego? O! To nie jest nawet moja ostateczna forma! Okej, to była lekka przesada. Powinnam była ściszyć muzykę. Widziałyście? No i co teraz zrobimy? Jak tam radio? Całkowicie zniszczone. Babcia była naprawdę wściekła. Potrafi ktoś beatboxować? Koniec imprezy. Spadamy, dziewczyny. Ale... No to po zawodach. Przynajmniej wciąż mam przekąski i napoje. I sama mogę wszystko zjeść. To daje mi pewien pomysł. Potrzebuję długiej tekturowej tuby. Ten rozmiar jest idealny. Następnie potrzebuję telefonu. Odrysuję linię od krawędzi telefonu. Banalnie proste. Wytnę podłużny kawałek, a wokół zamaluję fioletową farbą. Uwielbiam ten odcień. Pomaluję całą tubę. Czekając na wyschnięcie farby, skombinuję 2 plastikowe kubki. Wycięłam w nich okrągłe otwory. Tak spreparowane kubki umocuję na obu końcach tuby. W ten sposób. I gotowe. To mój własny system głośnikowy. No dobra, próba generalna. Włożę smartfona w szczelinę i puszczę muzykę. I już możemy znowu tańczyć. Super impreza! Za Grace! Myślę, że wszystko jest gotowe. O, cześć, Mindy! W końcu przyszłaś. Naprawdę tu mieszkasz? No cóż, cześć. Usiądź i rozgość się. Mam nadzieję, że lubisz chipsy. Uwielbiam je. Okej, dzięki. Jestem głodna. Trudno się do nich dostać, a dopiero co zrobiłam sobie manikur. Nie mogę dosięgnąć. No dalej, burczy mi w brzuchu. To takie frustrujące. Okej, ostatni raz. A! Mój paznokieć! Mój piękny paznokieć! To wszystko twoja wina! Uspokój się!
Myślę, że mogę to naprawić. Wykorzystam na przykład te podstawki pod kubki, czyli po prostu zwykłe kawałki kartonu. Położę je na stole. Niezbędny okaże się pistolet do klejenia. Przejadę klejem wzdłuż krawędzi tektury. Wystarczy z jednej strony. Następnie przekleję do drugiego kawałka. Przycisnę, żeby porządnie się skleiło. W kolejnym kawałku wycięłam okrąg. Ten również potraktuję klejem. Przykleję go w tym miejscu. Na innym kwadracie przykleję mały kartonowy krążek. Na środku krawędzi. I to samo z drugiej strony. Teraz zawinę karton wokół tych kółek i przytwierdzę wąskim paskiem tektury. Całkiem nieźle się trzyma. W obu kółkach zrobiłam otworki, przez które przepchnę drewniany szpikulec. W ten sposób mam kolejny element pudełka. Szpikulec przejdzie też przez dziurki w bokach samego pudełka. Upewnię się, że centralny element się obraca. Teraz mogę dokończyć pudełko. Na wierzchu umieszczam tekturowy krążek. Wykonam jeszcze dwa identyczne pudełka, a to jeszcze nie koniec. Wytnę taki oto kawałek kartonu i nałożę na niego klej. Będzie stanowił podstawę. Przytrzymam go, aż klej zaschnie. Te same czynności powtórzę po drugiej stronie, a między te boki wsunę podłużny kawałek tektury. Do środka włożę trzy pudełka. Gdy postawię ramy, znajdują się one na wierzchu. O to chodziło. Praktyczny dozownik chipsów. Spróbuję ten smak. Nie działa. No coś ty, to naprawdę proste. Pokażę ci. Wystarczy obrócić krążek, a chipsy same wpadają do kubka. Wow, ale super. A moje paznokcie są bezpieczne. Nabrałam przy tym apetytu, więc myślę, że zasługuję na nagrodę. Są takie dobre. Całkiem niezłe. No jasne. Rysunek skończony? To co teraz? Może pobawię się zabawkami. Ra, ra! Uwielbiam dinozaury. Fajnie by było mieć udomowionego dinozaura. Na czym to ja skończyłam? A tak. Mała Grace ładnie się bawi. Ma taką bujną wyobraźnię. Chciałabym dać jej jakiś prezent. Spodobałby jej się kostium dinozaura, ale jest zbyt drogi. Nie stać mnie. Co by tu zrobić? No właśnie, zamiast kupować, coś dla niej zrobię. Potrzebuję tylko trochę kartonu. Na szczęście mamy tego pod dostatkiem. Zacznę od tego dużego pudełka. Wezmę nożyczki. Wykonam ukośne cięcie w poprzek tej klapy. Do samego rogu. To samo zrobię po przeciwnej stronie. Teraz mam zadanie dla pistoletu na klej. Nałożę klej wzdłuż krawędzi. Ostrożnie, żeby nie wylądował na podłodze. Teraz mogę przykleić klapki razem. W tym miejscu zrobię okrągły otwór. Drugie pudełko wycięłam na kształt głowy dinozaura. Pójdzie na wierzch. Należy je pomalować. Zielony to idealny kolor dla dinozaura, a farba w sprayu naprawdę przyspiesza pracę. Jest jeszcze wiele do zrobienia. Nałożę klej wzdłuż długości głowy i przykleję do niego ten kolczasty kawałek tektury. Perfekt! To samo zrobię z tyłu pudełka. Linia kleju z góry do samego dołu. Tutaj przykleję ogon. Teraz czas na ostatnie szlify. Przymierz, kochanie? Ojej! Jestem dinozaurem! Ra! A, uciekam! Złapię cię! Jesteś wspaniałym dinozaurem, Grace. Przydałby mi się dzień w spa. Ale kto ma na to czas? No i ta biżuteria. Pamiętam, że kiedyś miałam diamenty i złote bransoletki. Mogę je sobie co najwyżej powspominać. Te też są śliczne, mamo. Na tobie wszystko wygląda olśniewająco. To bardzo miłe, kochanie. Muszę iść do pracy. Pa, Grace. Miłego dnia, mamo. To moja szansa, żeby dorwać się do tej szkatułki z biżuterią. Wow, niesamowite. Będę wyglądać jak modelka. Co ona tam jeszcze ma? Fajowe kolczyki. Ile różnych pierścionków. Wow. Nareszcie w domu. Czuję się taka dorosła. Mama tak szybko wróciła? Ups, niedobrze. Grace, już jestem. I chętnie sobie odpocznę. Taki bałagan. Co mam robić? Mama mnie zabije, jak to zobaczy. Ugh, nie da rady. Zwolnijmy tempo. Doskonale. Wow! Całkiem fajne. Nie przypuszczałam, że to zadziała. O, mamo? Ziemia do mamy. Dałam sobie trochę czasu. A gdyby tak? Wpadłam na genialny pomysł. Wykorzystam ten karton. Położę na nim dłoń i mazakiem obrysuję jej zarys. To bardzo proste, ale rezultat będzie rewelacyjny. Mama będzie pod wrażeniem. Okej, pierwszy etap skończony. Teraz wyciąć zarys i przygotować pistolet do klejenia. Nałożę klej na środek dłoni. Nie ma co żałować. Tyle powinno wystarczyć. Do pierwszej tekturowej dłoni przykleję drugą, a całość pomaluję na jasno-pomarańczowo. Zostawię do wyschnięcia.
z kartonowego krążka zrobiłam podstawę. A oto gotowe dzieło. Przybij piątkę. A, no tak, mama. Nie mam całego dnia. Wciąż sprawy do załatwienia. Muszę lecieć. Uwaga, z drogi! Ups, prawie zapomniałam. Z całego tego pośpiechu bardzo zgłodniałam. Najwyższy czas coś przekąsić. I chyba już wiem, co? Mama raczej nie będzie miała nic przeciwko. Zwłaszcza, że i tak jest na diecie. Uff, jestem wykończona. Wracamy do normalnego czasu. Cześć, mamo! Co tu narobiłaś? Bawiłaś się moją biżuterią? Wszystkie naszyjniki poplątane. Nie panikuj, wszystko jest pod kontrolą. Czy to ma być stojak na biżuterię? W sumie to bardzo dobry pomysł. Tutaj nałożę moje pierścionki. To świetne rozwiązanie. Wszystko jest schludne i uporządkowane. Nie wierzę, że zrobiłaś to specjalnie dla mnie. Jesteś taka utalentowana. No, wiem. Teraz wszystko będziesz miała pod ręką. W nagrodę dostaniesz... Hej, jak to się stało? Bardzo dziwne. Dzięki, mamo. Uwielbiam czekoladę. Pychota. To ja ci dziękuję, słonko. Polub i subskrybuj, żeby być na bieżąco. Da, jesteśmy umówieni. Do zobaczenia wkrótce. Pa! Gdzie jest moja torebka? Przykleję znak tutaj. Ach, oficjalnie zaczynam działalność. O, klient. Hej, mamusiu. Cześć, Chloe. Witam w moim sklepie. Widzisz coś, co ci się podoba? Nie mam na to czasu. $38 za to? Nie. Nie szkodzi? Mam tu całe mnóstwo towaru. Co jest teraz? Flaming? Słodki. To kuszące, ale nie, dziękuję, kochanie. Próbuję znaleźć moją torebkę. Mam tu coś w sam raz dla ciebie. Dzisiejsza dostawa. Moja torebka. Podaj mi ją. To będzie cię kosztować. Nie mam żadnych pieniędzy, przykro mi. Cóż, nie możesz jej mieć. Trzeba zapłacić. Ale... W porządku. Niech ci będzie. Zaczekaj tu. Muszę tylko coś wyciągnąć. O, jaka świecąca. Przykro mi, mamo. Akceptuję tylko gotówkę. Spieszę się, Chloe. I co ja mam teraz zrobić? Chwileczkę. Mam pomysł. Tak, myślę, że to zadziała. Będę potrzebować tych rękawic i tego pudełka. Zaraz wracam. Zacznę od pocięcia pudełka na sekcję. Będę również potrzebowała pistoletu do klejenia. Nałożę cienką linię kleju na tym elemencie. Tyle powinno wystarczyć. Następnie przykleję go do dużego prostokąta. Przycisnę go, upewniając się, że jest zablokowany. Potem zrobię to samo z resztą. Sekcje końcowe mają małe szczeliny. Następnie będę potrzebowała paska papieru. Zwinę go. Musi ciasno do siebie przylegać. Tę końcówkę zostawię odwiniętą. Przełożę ją przez jeden z otworów. Wygląda dobrze. Nałożę klej wokół krawędzi tego kwadratu. Dobrze, że mam te rękawice. Przykleję to do góry pudełka. Ten kawałek jest nieco mniejszy, ale to wszystko jest częścią planu. Teraz ostatni element. Nakładam klej na tylko trzy boki. Przyłożę to pod kątem. Wyszło całkiem nieźle. Teraz nadszedł czas, aby to udekorować. Nałożę klej wokół boków. Następnie przykleję go czarnym materiałem. Nie chcę żadnych zagnieceń. Zostawię trochę dodatkowego materiału na tę tylną część. Następnie mogę dodać kawałek białego kartoniku. To będzie wyświetlacz i klawiatura. Cyfry będą równomiernie rozłożone. Będę potrzebowała karty kredytowej. Uff, zaakceptowało. Paragon wychodzi górą. Mam nadzieję, że Chloe się spodoba. Przekonajmy się. Akceptujesz teraz karty? Wow, ale super! Każdy sklep potrzebuje terminala płatniczego. Moja firma się rozwija. Czy mogę teraz kupić torbę? Ha? Oczywiście. Miałam nadzieję, że to powiesz. Wsunę kartę tutaj. A ja dokończę transakcję. Takie interesy to czysta przyjemność. Proszę bardzo. W końcu. Teraz mogę iść. Co to było? Co ona robi na podłodze? Nie no, serio? I co mam teraz zrobić? Skoro jest popyt, to jest i podaż. Mamo, lepiej przygotuj swoją kartę kredytową. Brum, brum! Bip, bip, bip! Było blisko! Z drogi, bo nadjeżdżam! Nic nie może mnie powstrzymać! Sialalala! Odkurzanko! To jest życie! Czy może być coś lepszego niż sprzątanie? Psiup, psiup! Gaz do dechy! Brum! Juhu! Szybciej, szybciej! Skąd tu tyle bałaganu? Co? Odkurzacz nie ciągnie? Co jest nie tak z nim? Nie rozumiem. Nie działa. Dziwne. Jak to możliwe?
Powinnam była wiedzieć. Hej, mamo, jedziemy! Naprawdę, Chloe, próbuję sprzątać. A to idzie do kosza. Zawsze psujesz mi zabawę. Chociaż... To takie niesprawiedliwe. Czekaj, dlaczego tak na mnie patrzysz? Mam pomysł. Wytnę kawałki z pudełka po pizzy. Potem wezmę pistolet do klejenia. Zacznę od tego kawałka. Nałożę klej wzdłuż krawędzi. To wystarczy. Teraz mogę przykleić go do tego dużego prostokąta. Zrobię to samo z drugą stroną. Nacięłam lekko ten długi pasek z tektury. Pozwoli mi to na jego zginanie i kształtowanie. Użyję kleju, aby go usadowić. Mogę to już odłożyć na bok. Wycięłam dziurę w nakrętce od butelki. Przepchnę przez nią dwie słomki. Chcę, aby były ciasno dopasowane, tak żeby się nie poluzowały. Więc użyję kleju, by je zabezpieczyć. Nałożę go do koła zewnętrznej części nakrętki. Wycięłam mały otwór w górnej części kartonu. Przełożę przez niego słomki, tak by wyszły tą dziurą. Następnie będę potrzebowała więcej nakrętek od butelek. Przepchnę drewniany patyk przez słomkę. Słomka jest nieco mniejsza od niego. Nakrętki będą umieszczone na obu końcach. Następnie użyję kleju, aby utrzymać wszystko razem. Wypróbujmy to. Wow, spójrz tylko! Przymocuję je do spodu kartonu. Dodam kilka elementów wykończeniowych, jak światła i okna. Nasunę balon na nakrętkę od napoju. Następnie go napompuję. Czas na jazdę próbną. Uwaga! Co? Co to jest? Wow, to jest niesamowite! Wiedziałam, że ci się spodoba. Dzięki, mamo! Nie ma za co, kochanie. Nie mogę się doczekać, aby go wypróbować. Myślę, że jest gotowy. Odpalaj silniki! Wow, uwielbiam go! Jest taki szybki! O nie, o nie! Rozbiję się! Ups! Przepraszam, mamo! Mam nadzieję, że masz ubezpieczenie! Powinnam była pomyśleć o tym wcześniej. Nie ma na co czekać! Start! Ależ to jest ekscytujące! Nie, przegrywam! Tak trzymaj, mamo! Bycie rodzicem bywa trudne. My rozumiemy to w pełni i dlatego jesteśmy tutaj, aby wam pomóc. Wymyśliliśmy kilka niesamowitych trików, które ułatwią wam życie. Nie musicie nam dziękować, w końcu od tego tutaj jesteśmy. Uwielbiam ten odcień różu. Ktoś do mnie dzwoni. Lepiej odbiorę. Halo? O, hej! Naprawdę? Nie wierzę. O, mama rozmawia przez telefon. Ja też chcę. Ha! Nie gadaj! Żałuj, że cię tam nie było. Okej, to do później. Na razie. Jestem taka dorosła. Ale potrzebuję prawdziwego telefonu. Nie powinnam, ale nie mogę się oprzeć. Zbrodnia doskonała. No, co tam, córuś? A niech to. Odwrót, odwrót. Nie poddam się. Tylko ostrożnie. O, też chcesz przypudrować nosek? Gili, gili! Oj, dzięki, mamo! Okej, teraz się uda! Chcesz się przytulić? To takie słodkie! Chodź tutaj! Tak, dokładnie o to chodziło! To już przestaje być zabawne! Mamusia musi się przygotować! Nigdy nie uda mi się zabrać tego telefonu! Wygląda dobrze, lepiej wezmę rękawiczki! Teraz jest zajęta! Muszę być szybka! Powinniśmy umówić się na lunch. Oto one. Są takie miękkie. Brzmi dobrze. Ups. Eni? Nie! Uratuję go! Jak to zrobiłaś? Bardzo się na tobie zawiodłam, Eni. Przepraszam, mamo. Nie możesz bawić się moim telefonem. Ale zaraz. Może wcale nie musisz. Mam świetny pomysł. To pudełko to jest dokładnie to, czego potrzebuję. Czas zabrać się do pracy. Zacznę od małego kwadratu. Zrobię szybki szkic. Będzie to zarys telefonu. Czuję się jak prawdziwa artystka. Teraz dodam kilka szczegółów. To będą guziki. Jak na razie bardzo dobrze. Następnie narysuję ekran. I podobnie tutaj. To będzie druga strona telefonu. Dobrze, że mam pewną rękę. Następnie muszę go wyciąć. To było łatwe. Odwrócę te dwie części. Do następnej części będę potrzebowała pistoletu do klejenia. Nałożę klej wokół krawędzi. Nie potrzebuję go wiele. Mam tu kawałek tektury falistej. Dokleję ją teraz tutaj. To będzie bok telefonu. Owinę ją dookoła. Dokładnie tak. Drugi kawałek kartonu można nałożyć na górę. Zrobię to samo z innymi sekcjami. Zaczyna nabierać to kształtów. Muszę je połączyć.
Mam tu niewielki metalowy zawias. To załatwi sprawę. Przykleję go do wewnętrznej strony kartonu. Dzięki temu będzie można otwierać klapkę. Zupełnie jak w prawdziwym telefonie. Teraz muszę go pokolorować. Użyję do tego korektora. Następnie obrysuję krawędź różowym markerem. Odwrócę go i zrobię to samo po przeciwnej stronie. Ale to nie wszystko. Przykleję do niego tego uroczego kociaka. Wycięłam otwór w miejscu, w którym będzie ekran. Wstawię do niego zdjęcie. Myślę, że to już wszystko. Nie mogę się doczekać, aby pokazać Eni. Zobacz, co mam. Spróbujmy jeszcze raz. Halo? Chcesz rozmawiać z Eni? Wow! Nie wierzę! To do ciebie. Serio? Wow, to jest takie fajne! Muszę wykonać ważny telefon. I lepiej, żeby odebrali. Hej, Eni! Nie uwierzysz, co się dziś wydarzyło. Pękniesz ze śmiechu. Opowiedz mi wszystko. Myślałam, że syreny będą bardziej interesujące. Mamo! To nie brzmi dobrze. Już idę. Chloe, co się stało? Powiedz mamie. Te zabawki są nudne. Poczekaj. Ha? Co to jest? Wypróbuj. O, to wygląda całkiem fajnie. Chodź tu, kaczuszko. Spójrz na te wszystkie kolory. Nawet mi się podoba. To powinno zapewnić jej zajęcie. A kaczka idzie na samą górę. I to wszystko? Mamo! Żartujesz sobie? Chcę tylko w spokoju poczytać. Co znowu? Skończyłam tę układankę. Wow, jesteś geniuszem. Przyniosę ci coś innego. Proszę bardzo, baw się dobrze i nie spiesz się. O, to mi się bardziej podoba. Muszę dopasować obrazki. To chyba nie aż tak trudne. To wcale nie jest trudne. O, nuda! Mamo! Tylko nie to. O, cześć, Pikachu. Jak leci? Co tym razem? Spójrz, skończyłam to. Musi być tu coś, czym będziesz mogła się pobawić. Zobaczmy. No dalej, myśl. Nie, nic tu nie ma. Co począć? Czekaj, niech się zastanowię. Tak, chyba mam. To będzie idealne rozwiązanie. Poczekaj tu, kochanie. Będę potrzebowała kawałka kartonu i nożyczki. Odetnę rogi. Chcę, aby były zaokrąglone. Idealnie. Teraz pora wykazać się kreatywnością. Do następnej części będę potrzebowała markera. Narysuję mały kwadrat na kartonie. Następnie podzielę go na sekcje. Chcę zrobić na nim taki oto wzór. Ponumeruję każdy kwadrat. A teraz pora to wyciąć. Na razie odłożę to na bok. Mam tu arkusz różowego papieru. Użyję go do pokolorowania kwadratu. Jest taki kolorowy. Odwrócę go teraz. Posmaruję jej tył klejem w sztywcie. Musi się dobrze zlepić. To będzie rama. Następnie potrzebuję czystej kartki białego papieru. Narysuję na nim serduszka i naszkicuję Pikachu. Nie chcę popełnić żadnego błędu. To musi zapewnić Chloe rozrywkę. Wszystko jest w moich rękach. Szybko to pokoloruję. Nie mogę zapomnieć o Pikachu. Sama chciałabym mieć takie różowe policzki. To prawdziwe dzieło sztuki. Wróćmy teraz do naszego szablonu. Odwrócę go i nałożę klej na jego spód. Potem przykleję do niego mój rysunek. Nie chcę żadnych zagnieceń. Mogę teraz pociąć go na kawałki. Czas umieścić go w ramce. Ułożę elementy w ten sposób. To będzie świetna układanka. Okej, myślę, że jest gotowa. Chloe będzie zachwycona. Prawie zapomniałam. Muszę poprzesuwać elementy. Och, Chloe, zobacz, co mam dla ciebie. Widzisz to, Pikachu? To jest niesamowite. O, chyba jej się spodobało, oby tylko jej się nie znudziło. Ha, to wygląda na dość trudne. Przesunę tę płytkę tutaj, a potem tę tam. Muszę się skoncentrować. A ja muszę się wreszcie zrelaksować. Zaraz, muszę coś sprawdzić. No, tak lepiej. To już ostatni kawałek. Mamo! O, serio? Co znowu? Zobacz! Pikachu! Och, już skończyłaś. Jestem z ciebie dumna. Chcę ułożyć jeszcze raz. To było świetne. No dalej, mamo! Teraz przełóż pętelkę i gotowe. Dzięki, mamusiu! Dobrze, wypróbuj to. Śmiało. Chodź, kochanie. Wii! O, ale super! Znacznie lepsze niż moje wrotki. To niesprawiedliwe. Zaśniesz już, kochanie? Otulę cię kołderką.
Dobrze, pora spać. Odłożę te zabawki. Dzięki, mamo! A to co? Czy ktoś tam jest? O nie, niemożliwe! Czy to potwór? Nie odchodź! Co ty robisz? Już dobrze, nie trzeba się bać ciemności. Czekaj, trzeba tu posprzątać. Ta taśma mi się przyda. Chyba wiem, co zrobić. Wezmę się do pracy. Połóż rolkę taśmy klejącej. Przyklej dwa paski taśmy na wierzchu. W ten sposób. A teraz pomaluj ją dokładnie flamastrami. Użyj wielu kolorów, co pewien czas je zmieniając. Powstanie tęcza. Położę tu telefon z włączoną latarką. Wow, to lampka nocna! Teraz potwór mnie nie dopadnie. Dobranoc, mamusiu. Ja też się zmęczyłam. Sen dobrze robi na urodę. Ach, jak przyjemnie. Zaraz, co to za hałas? Precz! Ja też potrzebuję lampki. Teraz mogę smacznie spać. To będzie świetne! Uwielbiam basen! Mamusiu, chcę popływać! Oczywiście, córeczko. Najpierw założę ci rękawki. O, gdzie one są? Myślałam, że je wzięłam. Oliwio, stań w tamtym miejscu. Po co? A może dam jej wiosło? Lepiej nie. Czy te, która pływa? To kiepski pomysł. Mamusiu? Odpada. Niech pomyślę. O, chyba wiem. Nie ruszaj się. Weź koło ratunkowe. Droga pani, to moje. Proszę sobie kupić. Staram się. Dobrze, że znalazłam makaron. Zaraz, wykorzystam go. Odetnij kawałek makaronu. Pokrój nożem na krążki. Zrób to z całym odcinkiem. Użyj różnych kolorów. Teraz weź trytytkę. Przewlecz ją przez dziurki w dwóch krążkach. A potem zaciśnij. Opaska połączy krążki. Odetnij wystający plastik. Teraz możesz popływać. Jakie to modne! Mamusiu, patrz! Bomba! Spójrz, ja pływam! Coś cudownego! Świetnie ci idzie, słoneczko. A ja mogę się odprężyć. Hej, ale fajne! Ja też chcę kapok! Szybciej, mamo! Już idę. To najlepsze miejsce w parku. Nudzę się. Mamusiu, idę się pobawić. Tylko nie za daleko. Chcę cię mieć na oku. Hurra! Fuj! Dobre z niej dziecko. Podoba mi się ta książka. Ha? Oliwia? Gdzie ona jest? Oliwia, wracaj tu. O nie, nieciekawie. Nie mogła daleko odejść. Będzie dobrze, bez paniki. Oliwia, kotku, gdzie jesteś? Szukałam już wszędzie. To jej czapka. Oliwia, natychmiast do mnie. Koniec tych wygłupów. Hej! Och, przepraszam. To moja czapka. Myślałam, że to moja córka. Oliwia, tutaj jesteś. Wszędzie cię szukałam. Martwiłam się. Więcej tego nie rób, dobrze? Balony na sprzedaż. $2 za sztukę. O, to mi się przyda. I już. Balonik mnie goni. Oj, jaka ona słodka. I wciąż ją widzę. Dwa balony? O, cześć. Cześć! Wielkie umysły, co? Halo? Chwileczkę. Mamusia ma teraz spotkanie. Bądź cichutko. Dobrze. O, jakie to fajne. Juhu!
Co to? Aha, racja. Przepraszam, o czym mówiłam? O prognozie sprzedaży na przeszły miesiąc. Jest optymistyczna. Ja... to latający but? Mamo, mamo! Co to za śmieszny pan? Olivia, o co cię prosiłam? Jakie to denerwujące. Chyba wiem, co zrobię. Przyklej kawałek taśmy w poprzek hula hop i drugi pionowo. Dodawaj paski taśmy, aż powstanie coś takiego. Olivia, mam coś dla ciebie. Spójrz, to fajna gra. Na pewno ją zajmie. Spróbujmy jeszcze raz. Na czym stanęłam? Udało się! Jestem w tym najlepsza! Cześć, mamo! Pycha! Co? Co z twoimi ubraniami? Są takie brudne! Oj tam, co z tego? Przestań! Trzeba cię umyć! Ale mamo, jestem głodna! Nie wiem, jak ona to robi! Aha! To się przyda! Później zrobię pranie! Dobrze, że mam choć jedną czystą bluzkę! Mam dla ciebie koszulkę! Fajnie, ale ją też poplamię! Jak to w ogóle możliwe? Wolę nie wiedzieć. Włóż to. Muszę. Mamo, psujesz mi fryzurę. Szybciej, mamo. Dzięki. Od razu lepiej. A teraz jedz. Wreszcie. Uwielbiam to. Co za pyszna czekoladka. Nie! Nie rób tego! Nie mogę patrzeć. Już dobrze, oddychaj. Zaraz. Może wykorzystam tę torbę. Elegancko! Ale pychota! Fuj, mam to na rękach. Od razu lepiej. Mogę tak jeść bez końca. A ja nie muszę ciągle prać. Już, mamo, skończyłam. Zdejmijmy to. Wystarczy rozerwać torbę. Podnieś rączki. Masz ładne, czyste ubranka. Idź się pobawić. Pa, pa, mamusiu. Pa, kochanie. Nie ma to jak świeżo wyciśnięty sok. Cześć, mamusiu. Proszę, pyszny soczek. Fuj, nie chcę. To ohydne. Ale za to zdrowe. Wolę zjeść czekoladę. Nie na śniadanie. Ale nie powstrzymasz mnie. Oddawaj to. Nana, to moje. Codziennie to samo. Zaraz. Może popit pomoże. A nóż się przyda. To chyba zadziała. Nalej soku do zabawki. Wypełnij wszystkie dołki. Wstaw do lodówki, aż sok całkiem zamarznie. I na końcu go wyciągnij. Wow, jakie to fajne! Oliwi się spodoba. Ja bym to zjadła. Oliwia! Co? Spójrz, co zrobiłam. Co to jest? Spróbuj. Skoro nalegasz? Oby było smaczne. Co za emocje? Jedz dalej. Proszę. Niezłe. Uff. Zupełnie jak lody. Dzięki, mamusiu. A to trafi do śmietnika. Ten piasek jest super, mamusiu. Wspaniale, kochanie. Nabiorę go i zjem. Pycha. Nie, nie rób tego. Odłóż tę łyżkę. To nie jedzenie, skarbie. Ale, mama wpadła na pomysł. Powinnam była wymyślić to wcześniej. Włożę ciasteczka do blendera i je rozdrobnię. Muszą stać się proszkiem. Powinno wystarczyć. A teraz położę okruszki na tacy. Zobacz, co mam, skarbie. O, więcej piasku! Tego możesz nawet spróbować. Dzięki, mamusiu. I jak? Ale ładnie narysowałam. Pięknie, kochanie. Zobacz, mamo, tu są kwiatki.
i słońce, i niebo. Ale ona jest zdolna. Mój mały Picasso. Wspaniale, że mam taką cudowną córkę. A! Co się stało? Ten pokój. Co za bałagan. Pycha! Uwielbiam rysować. Skarbie, już o tym rozmawiałyśmy. Oddaj mamie tę kredkę. Znów musimy porozmawiać. Możesz sobie zniszczyć zęby albo żołądek. Spójrz na siebie. Jestem obrazem. Potrzebne mi wakacje. Albo inne rozwiązanie. Wezmę miskę z płatkami czekolady i je roztopię. Potem wypełnię strzykawkę rozpuszczoną masą. Jeszcze troszkę. Tyle wystarczy. A teraz wstrzyknę czekoladę do słomki. A na koniec włożę słomki do lodówki. Kiedy czekolada zastygnie, usunę słomkę. Jeszcze odrobina kreatywności. Użyję temperówki, żeby naostrzyć moje dzieło. Ważne, żeby temperówka była czysta. A teraz wystarczy nałożyć etykietę. Oto jadalna kredka. Można zrobić takie same w innych kolorach. Hej, słonko! Mama ma dla ciebie nowe kredki. Wow! Pachną jak czekolada! To jest czekolada! Tak lepiej. Muszę posprzątać. Znowu. Czas na szklankę mleka. Krówki dają mleko, mamo. Wiem, skarbie. Zobacz, mamo, skończyłam. Muuu, ma na imię Daisy. To moja najlepsza przyjaciółka. Jest śliczna. Musimy ją gdzieś powiesić. Nie zapomnij wypić mleka. Mleko? Fu, nie wypiję tego. Ciągle to samo. O, dzięki tym pisakom wpadłam na pomysł. To może się udać. Wezmę lateksową rękawiczkę i zrobię małe dziurki w palcach. A potem narysuję na niej łatki czarnym pisakiem. Niezła zabawa. I już. Wygląda jak krowa. A teraz wleję mleko do rękawiczki. Wypełnię ją całą. Tyle wystarczy. Proszę bardzo. To dla mnie? Będę doić krowę. Mleko już leci, mamusiu. Wypełniłam szklankę, ale mi się chce pić. Pyszne. Nie wierzę, że się udało. Poprawię twoją kokardkę, skarbie. Tak lepiej. Napis wisi prosto. Dobrze się spisałem. 100 lat! Mamy dla ciebie prezenty. Ale super! Je! A ja mam przekąski. Patrzcie. Częstujcie się. O, chcę to! Dzięki, tato! A teraz, dziewczyny, postarajcie się nie nabałaganić. Dzięki za zaproszenie. Ta czekolada jest pyszna! Zapowiada się nieciekawie, ale na pewno coś da się zrobić. Też chciałbym się dobrze bawić. Nikt nie myśli o uczuciach taty. Nie podoba mi się ta wizja. Chcecie zagrać w grę? Tak! Okej, jesteśmy gotowe! Udało mi się trafić! Ale super! Ło, trafiłam! Kolejny wspaniały plan, taty! Pękam z dumy! Źle się czuję. Nie lubię być chora. Ale przynajmniej mam żelki. Jak się czuje mój skarb? Niedobrze. Kochanie, musisz zażyć lekarstwo. Dzięki niemu poczujesz się lepiej. Otwórz buzię. Nie, nie chcę. To niedobre. No dobrze, weź zatem tabletkę. Będzie łatwiej ją połknąć. No weź. Nie, nie wezmę jej. Cóż, próbowałam. Chwileczkę. Uwielbiam żelki. Wiem, jak sprawić, żeby wzięła leki. Zrobię małe nacięcie w misiu. A teraz wcisnę do środka tabletkę. Trzeba ją dobrze ukryć. A teraz wystarczy odłożyć żelka do miski. Mam dla ciebie coś słodkiego. Dzięki, mamo. Wolę to od leków. Pychota. Zjedz wszystkie, kochanie. Małe cięcie tutaj. Wygląda to dobrze. Ale się nudzę. Chyba nie mówisz poważnie. Te zajęcia są najlepsze. Hej, Molly. Masz coś za uchem. Co takiego? Ło! Skąd to się wzięło?
Jesteś magikiem? Może? Wow, ale fajnie! To podsunęło mi pewien pomysł. Potrzebuję bardzo dużo kartonu i kilka sprężyn. Teraz mogę zrobić pudełko. Wszystko składa się w całość. Tak, to powinno wystarczyć. Mindy, musisz to zobaczyć. He? Co to jest? Wow, ty to zrobiłaś? Nie widziałaś jeszcze najlepszego. Patrz, zjada monetę. Dobre, co? Spróbujmy jeszcze raz. Miałam nadzieję, że to powiesz. Muszę się skupić. Nie chcę popełnić żadnych błędów. Ale soczysty smak. Ha? Co to jest? To jest moja Kitty. Wiem, jest cudowna. Możesz być zazdrosna. Chcę ją. Spójrz tylko na nią. Molly? Mogę ją potrzymać? Oczywiście. Żartuję. Ha, mam cię. To nie było miłe. Nie ma mowy, żebym dała ci potrzymać moją Kitty. Och, ona jest taka wredna. Ale ja jej pokażę. Najpierw przetnę tę kartkę na pół. Teraz potrzebny mi klej. Posmaruję nim wzdłuż krawędzi. Mam też papier z karbowanym brzegiem. Przycisnę go do kleju. Złożę krawędzie, żeby zrobić pudełko. Owinę papier wokół drewnianego padeczka. Włożę to do pudełka. Wycięłam szczelinę w tej kartce. To będzie góra pudełka. Przeciągnę papier przez szczelinę i coś na nim narysuję. I to wszystko. Molly, patrz na to. To jest kreskówka z Hello Kitty. Całkiem fajne, co nie? Co? Skąd to masz? Chciałabym to mieć. Na to jest tylko jedno rozwiązanie. Wymieńmy się. Wiesz, czego chcę? Uhu! Było warto. Jest taka miękka i przytulaśna. Wow, nigdy nie widziałam czegoś takiego. To najlepsza rzecz na świecie. Mogłabym robić to cały dzień. Budzik ustawiony. Czas spać. Mam wrażenie, że o czymś zapomniałam. Ale o czym? Chwileczkę. Zapomniałam o egzaminie. O nie, nie jest dobrze. Muszę się uczyć. Mam nadzieję, że nie jest za późno. Okej, dam radę. To tylko cały semestr materiału. To chyba nie może być zbyt trudne. Och, jestem taka zmęczona. Ale muszę uczyć się dalej. Zakuwasz, co? Przyniosłam ci przekąski. O, jesteś najlepsza. Wiem. A co to? Muszę się tego nauczyć. Twoja lampka miga. Pewnie coś się psuje. No i się popsuło. Nie jest dobrze. Mam nadzieję, że nie boisz się ciemności. Zaczekaj. Mam pomysł. Tak, do dzieła. Narysuję serduszka na papierowym kubku i je wytnę. Umieszczę tarczę z kartonu na brzegu kubka i przecisnę przez niego drewniany patyczek. Teraz potrzebuję dużo tekturowych krążków. Ułożę je jeden na drugim i zrobię w nich i w kubku dziurę. Teraz włożę światełka do środka i wepchnę patyczek w tekturowe krążki. Tak powstała urocza lampka. Och, Mindy, to ci pomoże w nauce. Och, wow, właśnie tego było mi trzeba. Jest idealna. Powodzenia, kochanie. Dasz radę. Tak, chyba tak. Ta książka jest bardzo interesująca, ale czytanie to ciężka chorówka. Aż robię się głodna. Muszę coś zjeść. Na szczęście jestem przygotowana. Poczęstuję się czymś słodkim. Niebo w gębie. Jestem teraz taka szczęśliwa. Nic nie może tego zepsuć. A ty co tu robisz? Wrzuć cukierki do kosza. To niesprawiedliwe. A było tak fajnie. Znasz zasady. Zawiodłam się na tobie, Mindy. A teraz czytaj książkę. Na szczęście jestem sprytna. I mam więcej ukrytych słodyczy. Nie, nie mogę. A może mogę? Musi być jakiś sposób, żeby to zjeść. Chwila. Wiem. Wytnę chmurę z papieru. Następnie przykleję do niej oczy i usta. Nałożę klej dookoła krawędzi i przykleję piankę. Przyda mi się też zamek błyskawiczny. Tak powstał uroczy notes, który skrywa smaczną tajemnicę. Jak słodka tęcza. To jest to. Nauczycielka nigdy się nie dowie. Mindy, co robisz? Nic. Okej. Nie psuj mi przerwy na chipsy. No to lecimy. Ciekawe, co dostanę. Tak, to takie ekscytujące. No, pięknie zakręciłaś, kochanie. Co jest w pudełku? Co jest? To karta kredytowa. Wow, to niesamowite. Nie mogę się doczekać, aż z niej skorzystam. Cieszę się bardzo. Czas na zakupowe szaleństwo. To chyba był błąd. Uhu!
Gdzie moja skarpetka? Przecież tu była. Zgubiłam też słuchawkę. O, wiem. Cześć, mamo. W czym mogę pomóc? To moje rzeczy? Nie, to moje i będzie cię to kosztować. Chyba sobie żartujesz. Dawaj, Kasiorę. Nie będę kupować swoich własnych rzeczy. Wychodzę i zabieram moją skarpetkę. A? Jak się tu znalazłaś? Chyba zapomniałeś zapłacić. Nie mam na to czasu. No to idziesz do więzienia. Będziesz tłumaczyć się policjantom. Lizzie, co ty robisz? Chciałam dać ci szansę. Żegnam. Lizzie, wracaj tu. Ta książka jest bardzo interesująca. Lakiery do paznokci postawię tutaj. Tak, to wygląda dobrze. Chyba jestem gotowa. Spójrzcie na nią. Fajnie to wygląda. Witam w moim salonie manicure. Przyszłam zrobić sobie paznokcie. Pokaż mi je. Są okropne. Kto ci robi paznokcie? Nic się nie da z nimi zrobić. Ale jak to? O, a więc to tak. Okej, może to zmieni twoje zdanie. Nie wydaje mi się. Mamy tutaj wysokie standardy. To wszystko, co mam. Sknera. Okej, możesz użyć mojej karty kredytowej. Chwileczkę, to moje. To nieistotne, mamo. Płacisz? Nie wierzę, że to robię. Dziękuję, proszę usiąść. W sumie nie mogę się tego doczekać. Pracuję przy użyciu najnowszej technologii. Mam na przykład automatyczny aplikator do paznokci. Bardzo ekskluzywny, masz więc ogromne szczęście. Wow, to takie futurystyczne. Jestem z tego naprawdę dumna. Zrobiłam to sama. Wytnę dziurę w papierowym kubku. Następnie obrócę go do góry nogami. Teraz przetnę go na pół, odłożę na bok górną część. Nie wygląda to zbyt ciekawie, więc dodam trochę koloru. Obrysuję otwór różowym flamastrem, zrobię cienką linię. W ten sposób. I narysuję serduszko. Chcę, żeby było super uroczo. Dodam więcej serduszek i zrobię je w różnych kolorach. Wygląda to dobrze. Teraz postawię kubek i umieszczę na nim obrazek z Barbie. A teraz pora na zaprojektowanie paznokci. Namalowałam je na pasku papieru. Pokoloruję je. Będą naprawdę wyjątkowe. Wow, jakie kolorowe. Następnie je wytnę i przykleję je do kubka. Dzięki temu ludzie będą wiedzieć, co oferuję. I będą mogli wybrać, które chcą. Następnie dodam znaczek Barbie. Ale to jeszcze nie koniec. Przyda mi się drewniany patyczek i cienki pasek pianki. Owinę go wokół patyka, równo i ciasno. Skończę owijać w tym miejscu. Teraz muszę przykleić paznokcie do pianki. Równo je rozstawię. Wygląda to dobrze. Wszystkie są na piance. Teraz muszę to włożyć do kubka. To będzie łatwe. I gotowe. Wypróbujmy. Włóż palec do dziury. Pianka się zakręci, a wzorek zostanie nałożony na paznokieć. Wow, popatrz na to. Zróbmy pozostałe. Jak ci się podoba? Są cudowne. Czuję się taka modna. Wyglądasz niesamowicie. Dzięki, kochanie. Muszę się skupić. To łatwe. Prawie się udało. Wow, to było niesamowite. Dobrze mi idzie. Nic mnie nie powstrzyma. Czekaj, nie, nie teraz. Dlaczego to musiało się zdarzyć? Lizzie, wszystko w porządku? Powiedz mamie, co się stało. Gra zepsuła się. To najgorsza rzecz na świecie. Muszę to naprawić. Niezawodny stary miś. Zobacz, co mam. Naprawdę, mamo. Spójrz na tę uroczą świnkę. Zabierz to ode mnie. Został mi tylko ten karton. No ale on nie rozweseli Lizzie. Chyba, że... Mam pomysł. Lizzie będzie zachwycona. Najpierw narysuję linię na rogach kartonu. W ten sposób. Następnie wezmę nożyczki i przetnę wzdłuż linii. Nie chcę robić dużego cięcia. Zrobię tak na każdej linii. Idealnie. Teraz mogę złożyć boki. Przecięcia znacznie to ułatwiają. Teraz potrzebny mi pistolet z klejem. Dam trochę kleju w tym miejscu. Zrobię tak w każdym rogu. Włożę do pudełka pasek tektury. Musi być na styk. Użyję pistoletu do kleju, aby przytwierdzić go w miejscu. Nałożę klej wzdłuż dolnej części paska. Teraz potrzebuję drewnianego patyczka. Zrobiłam dziurkę w nakrętce od butelki. Przełożę przez nią patyczek. Włożę to do środkowej części. Następnie będę potrzebować rolki po papierze toaletowym. Przecisnę to przez kolejny patyczek. Włożę je do pudełka. Ten rysunek można nałożyć na rolki. Przykleję kawałek taśmy do nakrętek, a następnie ją nawinę. Przykleję też Mario. I złożę osłonę. Pozostało jedynie pomalować. Nie mogę się doczekać, aż pokażę to Lizzie. Zobacz, co mam. Myślę, że ci się spodoba. Co to jest?
Fajnie to wygląda. Zupełnie jak moja gra. Patrz, Mario skacze. A jak to przekręcę, to się rusza. To jest super. Widziałaś to, mamo? Ale mam frajdę. Ach, cieszę się bardzo. Mama sobie teraz pójdzie. Dzięki, mamo. Ło, mój żółw wygląda świetnie. Udało mi się go uchwycić w najlepszej pozie. Tak, tak, nieważne. Poczekaj, aż zobaczysz mój rysunek. Chyba już skończyłem. Mam pomysł. Będę potrzebował kilku pasków kartonu. Przebiję je ołówkiem. A teraz muszę zrobić z nich pudełko. I tu z pomocą przychodzi mój niezawodny pistolet do klejenia. Klejem posmaruję tylko jedną krawędź. To powinno wystarczyć. Teraz mogę połączyć wszystkie elementy. W taki oto sposób. Właśnie o to chodziło. Teraz potrzebuję kartonika z otworami. Doczepię je po obu stronach mojego pudełeczka. Następnie przepcham ołówki przez otwory. Będę potrzebował jednego na górze i jednego na dole. Upewnię się, że stalówki są skierowane w przeciwnych kierunkach. Moja rama jest kompletna, ale jeszcze nie skończyłem. Wezmę karteczkę samoprzylepną, usunę podkład, następnie owinę ją wokół górnego ołówka. Docisnę jeszcze tylko lepką część. Teraz będę kręcił ołówkiem. Papier owinie się wokół niego. Drugi koniec przykleję do drugiego ołówka. No i już, gotowe. Nawlekę na to mój rysunek żółwia. Wow, ale Hazel na bas grała? Dobra, czas na przedstawienie. Hej, co ty robisz? Zamierzam ulepszyć twój rysunek. Patrz. Czekaj. To niesamowite. Wow, imponujące, co? Daj mi to. Kupię to od ciebie. Czy to wystarczy? Tak, zdecydowanie. Miło robić z tobą interesy. Jakie to jest ciężkie. To jest wprost niewiarygodne. Jestem bogaty. To jest kredka dla mnie. Tak, ta jest idealna. Przecież dinozaury muszą być zielone, prawda? Proszę bardzo, Miles. Jaki ty masz bałagan na biurku? Spójrz tylko na to. Natychmiast tu posprzątaj. Przepraszam, kreatywność wzięła nade mną górę, ale ty możesz mi pomóc. Och, jestem raczej zajęta. No cóż, twoja strata. Musimy to zaraz naprawić. Chwileczkę. Podoba ci się mój dinozaur, przyznaj. To jest to. Zaczekaj tutaj. Będę potrzebowała arkusza zielonego papieru. Zwinę go wokół tekturowej rolki. Musi być dobrze i ciasno zwinięte. Aż po sam koniec. Teraz odetnę nadmiar. Zrobię jeszcze drugą rolkę. Następnie będę potrzebowała trochę kleju. Nałożę niewielką warstwę na jedną z rolek. To powinno wystarczyć. Teraz mogę je skleić. Następnie dodam ostatnią rolkę. Wycięłam kawałek kartki w kształcie dinozaura. Te czerwone elementy można umieścić na wierzchu. Przykleję do niego drugą warstwę. Potrzebuję małej klapki na końcu. Następnie dorysuję mu twarz. Niech to będzie radosny uśmiech. Teraz mogę to wszystko połączyć. Głowa będzie znajdować się tutaj. Będziemy też potrzebować długiego, falistego ogona. Na sam koniec dokleimy jeszcze cztery stopy. Uroczy dinozaur. Na spód dodam tekturową podstawę. To powinno wystarczyć. Miles, zobacz co mam. Jestem trochę zajęty. Ło! Czy to dinozaur? To wspaniałe! Wiedziałam, że ci się spodoba. Służy do przechowywania pisaków i ołówków. Wow! Spójrz tylko na to. To najwspanialsza rzecz, jaką kiedykolwiek widziałem. I pozwoli utrzymać ci porządek na biurku. Uch, jasne, ale co ważniejsze, to dinozaur. Jestem taki szczęśliwy. Moja praca zakończona. Chwileczkę, skąd się wzięły te wszystkie rysunki? On ma jakąś obsesję. One są wszędzie. Miałem nadzieję, że tego nie zauważysz. Chyba jestem uzależniony od dinozaurów. Musimy poważnie porozmawiać. Może później. Mam dinozaura do skończenia? Obawiałam się, że to powiesz. Och, jestem taki zmęczony. Zdecydowanie nie jestem rannym ptaszkiem. O, to nie brzmi dobrze. Tatusiu, pomocy! To nagły wypadek. O nie, już idę. Co się stało, kochanie? Czekaj, to wszystko? Mój miś bardzo cierpi. Daj mi to. Patrz, nie ma tu żadnego problemu. Twój miś ma się dobrze. Proszę bardzo, skarbie. Dzięki, tato. Uratowałeś go. Jesteś bohaterem. Tak, wygląda na to, że jestem. A teraz mogę dokończyć jeść moje płatki śniadaniowe? A może powinnam zrobić psikusa tatusiowi? Co ty na to, misiu? Mam świetny pomysł. To na pewno zadziała. Będzie świetnie. Co tym razem? Spójrz na nogę misia. Nie wygląda za dobrze. Biedny miś. Musimy to naprawić. On myśli, że to jest prawdziwe. Czekaj. Mam to. Wiem, co robić. Najpierw muszę wyciąć kwadratowy kawałek kartonika. Tak wygląda zarys mojego pudełka. Teraz muszę go złożyć. Wszystko wcześniej naszkicowałem. To znacznie ułatwia sprawę. Teraz muszę go udekorować. Ten róż jest idealny. Wciąż jednak pozostaje wiele do zrobienia. Do tej części będę potrzebował białego długopisu. Narysuję dużo kropek na pudełku. Następnie dodam naklejkę Hello Kitty. Będę potrzebował do tego etykiety. No to teraz potrzebujemy środków opatrunkowych. Wyciąłem pasek papieru, ale wygląda on dość nudno. Pokoloruję go na różowo, a potem dodam kilka szczegółów. Chcę, żeby to było idealne. Tak, to mi się bardzo podoba. Umieszczę go tutaj. Będę potrzebował paska papieru samoprzylepnego. Usunę podkład i posklejam kawałki w całość.
Wygląda jak plaster, tylko że o wiele lepiej niż jakiś zwykły. Teraz mogę go schować do pudełka. Nie chcę go zgubić. To wszystko. Mogę wreszcie iść pomóc misiowi. Kochanie, spójrz na to. Wow! Tego właśnie potrzebuje miś. Umieścimy to na cięciu. Pomoże to w gojeniu się rany. Czego? Ach tak, racja. Zawsze chciałem być lekarzem. To nie będzie bolało, misiu. Wow, miś był taki odważny. Prawda. Chwila, moja ręka. To krew. A więc to jest już mój koniec. Spokojnie, tato. Chyba potrzebujesz plastra. Och, zapomniałem o nich. Co ja bym bez ciebie zrobił? No, załóż mi go. Wow, Hazel jest taka ładna. Mógłbym na nią patrzeć bez przerwy. Jest piękna niczym bogini. Ja chyba się zakochałem. Ech, no dalej, wreszcie. Wow, nie ma rzeczy, której nie mogłaby zrobić. To idealna dziewczyna. Co do? Miałam tutaj niewielki problem. To faktycznie jest problem. Ta taśma jest nie do okiełznania. Wiem, co robić. Wytnę kształt serca z kawałka tektury. Będę potrzebował dwóch takich. Znacznie lepiej. Przykryję je różową kartką. Następnie muszę zwinąć ten pasek tektury w różowy papier. Ale nie do samego końca. Tutaj będę musiał dodać klej. Teraz mogę to zapieczętować. Wygląda dobrze. Do następnej części będę potrzebował kleju w sztyfcie. Posmaruję nim cały pasek kartonu. Nie chcę przegapić żadnego miejsca. To jest najtrudniejsza część. Muszę go owinąć wokół mojego serca. Chcę, aby był idealnie dopasowany. Zostawię niewielką część otwartą. Na środku umieszczę zwinięty kartonik. Następnie przymocuję żyletkę do zewnętrznej części serca. Teraz potrzebuję kawałka długiej tekturki. Zrobię małe nacięcia wzdłuż jednej strony. Przykleję to do drugiego serduszka. Owinę go wokół krawędzi. Będę musiał zakryć cały karton. Przydałoby się też to trochę udekorować. Jest jeszcze jedna rzecz do zrobienia. Umieszczę w nim rolkę taśmy klejącej, a potem mogę już to zakryć. Ten dyspenser taśmy jest dokładnie tym, czego potrzebuje Hazel. To dla ciebie. Sam to zrobiłeś? Wow! Wypróbujmy to. Niesamowite! To znacznie ułatwi mi życie. Dzięki, Miles. Och, zapomniałem dokończyć rysunek. Wygląda okropnie. W pewnym sensie tak. Czekaj, wiem co robić. Co? Och, już rozumiem. Wygląda to o wiele lepiej. Teraz jest niczym dzieło sztuki. Dzięki, Hazel. Jesteś kochana. To było pyszne. Właśnie tego mi było trzeba. Czas na szybki układ taneczny. Położę mój telefon tutaj. O, dobrze wyglądam. Hej, wynoś się stąd. Rany, ale ty jesteś wredna. Zawsze musisz mi przeszkodzić. Co ja to mówiłam? To nic. Użyję mojego pudełka na kanapki. Nie, to też nie zadziałało. Potrzebujesz pomocy? Mój kotek będzie trzymał telefon za mnie. Dlaczego wcześniej o tym nie pomyślałam? Nie mogę na to patrzeć. Co to jest? Chwileczkę. Myślę, że to mi się przyda. Tak, to powinno zadziałać. Zacznę od zwinięcia kawałka tektury. Chcę zrobić małą rurkę. Teraz będę potrzebował taśmy. To utrzyma ją w miejscu. Nie chcę, żeby się poluzowała. Zrobię to po obu stronach. Na razie nie wygląda za dobrze, ale mogę to naprawić. Obkleję ją białym papierem. Właśnie tak. Następnie wytnę trzy okręgi z kartonu. Wytnę dziury w dwóch z nich. Teraz ułożę je w stos. Okręgi przykryłem kartką. Umieszczę rurkę w otworze. Następnie będę potrzebował paska tektury. Umieszczę w nim tę niewielką rolkę. Złożę pasek i przykleję go. Wyciąłem więcej kółek. Jedną z nich posmaruję klejem. Następnie skleję je razem. To będzie twarz, a to będą uszy. Dodam jeszcze dwie rurki na dole, a potem można to umieścić na stojaku. I to wszystko. Będzie to idealne rozwiązanie dla telefonu Hazel. Hazel, zobacz! Wow! Czy to jest to, o czym myślę? To rozwiąże wszystko. I na dodatek ma idealny kąt. Wow! Jesteś geniuszem, Miles. No dalej, chodź tu. Mówisz poważnie? Okej. Okay. Tak! Czas na selfie! Wow! Ćwiczyłem ostatnio te ruchy. O, tak! Pyszne ciasteczko! Pycha! To jest naprawdę dobre! No to wracamy do pracy! O, nie chcę tego pisaka! Będę potrzebował tych karteczek samoprzylepnych. Zamierzam stworzyć coś wyjątkowego. Pieczenie potrafi być tak bardzo relaksujące. Co jest? Skończyła mi się mąka! Zapomniałam kupić jej ostatnio w sklepie. Przerwa na przekąskę. Muszę utrzymać energię na wysokim poziomie. No cóż, nic teraz nie poradzę. Dodam ją do listy zakupów. Gdzie są wszystkie karteczki samoprzylepne? Jestem pewna, że było ich znacznie więcej. Widać, Miles się nimi już zajął. To wszystko wyjaśnia. To moja najlepsza jak dotąd praca. Tylko nie zmarnuj ich wszystkich, kochanie. Mamusia ich potrzebuje. Zrobię tylko krótką notatkę. Teraz już o tym nie zapomnę. Przykleję ją na lodówkę. Zaraz wracam. Nie ma problemu, mamo. Proszę bardzo. Robię się głodna. Zobaczmy, co jest w lodówce. Ach, co do? Dlaczego w lodówce są plastikowe zabawki? Niech zgadnę.
Mówiłam ci już o tym wcześniej, Miles. Nie wkładaj tu swoich zabawek. Szkoda, że to nie są prawdziwe pączki. Mogłabym zjeść całe pudełko. Myślę, że te należą do ciebie. Nie, mamo! Muszą wrócić do lodówki. I tak w kółko z nim. Musi być coś, co mogę na to poradzić. Chwileczkę. To daje mi pewien pomysł. Ha? Mówiłaś coś? Potrzebuję tego pudełka, ale będę musiała wprowadzić w nim pewne zmiany. Zacznę od zrobienia cięcia przez środek. Chcę go podzielić na dwie części. Teraz będę musiała go udekorować. Pokryję go niebieską kartką. Upewnię się, że nadal do siebie pasują. Następnie chwyt za klej w sztyfcie. Posmaruję nim całe pudełko. Zacznę od dolnej części. Teraz przykleję do niego niebieski kartonik. Chcę zrobić klapkę. Zrobię to samo z dolną częścią. Teraz przykleję papier samoprzylepny do dolnej części. W górnej części umieszczę karteczki samoprzylepne. Wiem, jak Miles lubi z nich korzystać. Zamknę już klapy. Uchwyt zrobiłam z białej kartki. Dokleję go tutaj. To ułatwi otwieranie. Wygląda zupełnie jak lodówka. Miles, zobacz, co mam. Wow, to jest niesamowite. Wow, tu jest tyle miejsca. Włożę do niej moje długopisy. O to właśnie chodziło. To takie ekscytujące. Patrz, mamo. Świetnie sobie radzisz, Miles. To już ostatni. Założę górę z powrotem. Włożę moje naklejki do środka. Czekaj, co tu się dzieje? Ua! Karteczki samoprzylepne. To się robi coraz lepsze. To dla ciebie, mamo. To takie miłe. Myślę, że zasłużyłeś na małą przekąskę. Marchewka? To mój szczęśliwy dzień. Wow, pasuje. Moja mini lodówka. Co? Och, Miles. Zresztą nieważne. Gotowy na zabawę, misiu? Wii! Możesz skakać tak wysoko. O nie. Co? Co ja zrobiłam? Jestem potworem! Eni? Mamo, spójrz na mojego misia! Nie martw się! Wiem, co robić! Potrzebuję tylko przezroczystej taśmy. Odetnę mały fragment. Następnie pokoloruję go różowym pisakiem. Muszę zakolorować całość. Następnie umieszczam słomkę na środku. Teraz złożę taśmę na drugą stronę. Potem dmuchnę w słomkę. Idealna bańka! Uszczypnę koniec, aby ją uszczelnić. Zrobiłam więcej baniek o różnych rozmiarach. Teraz mogę je skleić. Do rysowania na taśmie użyję korektora. Zacznę od tej dużej bańki. A teraz to zakoloruję. Następnie narysuję oczy. A potem nos i usta. To będzie prawdziwy słodziak. Na koniec przykleję papierowe uszy. No i proszę. Jest taki miękki i milutki. Eni, zobacz, co mam. Wow, jaki śliczny! Chcę go wyściskać! Śmiało, ale nie za mocno. Uff! Jesteś moim najlepszym przyjacielem! Chodźmy się pobawić! Dobra, jesteśmy umówieni. Do zobaczenia wkrótce. Pa! Gdzie jest moja torebka? Przykleję znak tutaj. Ach, oficjalnie zaczynam działalność. O, klient. Hej, mamusiu! Cześć, Chloe. Witam w moim sklepie. Widzisz coś, co ci się podoba? Nie mam na to czasu. $38 za to? Nie. Nie szkodzi? Mam tu całe mnóstwo towaru. Co jest teraz? Flaming! Słodki! To kuszące, ale nie, dziękuję, kochanie. Próbuję znaleźć moją torebkę. Mam tu coś w sam raz dla ciebie. Dzisiejsza dostawa. Moja torebka? Podaj mi ją. To będzie cię kosztować. Nie mam żadnych pieniędzy, przykro mi. Cóż, nie możesz jej mieć. Trzeba zapłacić. Ale w porządku. Niech ci będzie. Zaczekaj tu. Muszę tylko coś wyciągnąć. O, jaka świecąca. Przykro mi, mamo. Akceptuję tylko gotówkę. Spieszę się, Chloe. I co ja mam teraz zrobić? Chwileczkę. Mam pomysł. Tak, myślę, że to zadziała. Będę potrzebować tych rękawic i tego pudełka. Zaraz wracam. Zacznę od pocięcia pudełka na sekcję. Będę również potrzebowała pistoletu do klejenia. Nałożę cienką linię kleju na tym elemencie. Tyle powinno wystarczyć. Następnie przykleję go do dużego prostokąta. Przycisnę go, upewniając się, że jest zablokowany. Potem zrobię to samo z resztą. Sekcje końcowe mają małe szczeliny. Następnie będę potrzebowała paska papieru. Zwinę go. Musi ciasno do siebie przylegać. Tę końcówkę zostawię odwiniętą. Przełożę ją przez jeden z otworów. Wygląda dobrze. Nałożę klej wokół krawędzi tego kwadratu. Dobrze, że mam te rękawice.
Przykleję to do góry pudełka. Ten kawałek jest nieco mniejszy, ale to wszystko jest częścią planu. Teraz ostatni element. Nakładam klej na tylko trzy boki. Przyłożę to pod kątem. Wyszło całkiem nieźle. Teraz nadszedł czas, aby to udekorować. Nałożę klej wokół boków. Następnie przykleję go czarnym materiałem. Nie chcę żadnych zagnieceń. Zostawię trochę dodatkowego materiału na tę tylną część. Następnie mogę dodać kawałek białego kartoniku. To będzie wyświetlacz i klawiatura. Cyfry będą równomiernie rozłożone. Będę potrzebowała karty kredytowej. Uff, zaakceptowało. Paragon wychodzi górą. Mam nadzieję, że Chloe się spodoba. Przekonajmy się. Ahem, akceptujesz teraz karty? Wow, ale super! Każdy sklep potrzebuje terminala płatniczego. Moja firma się rozwija. Czy mogę teraz kupić torbę? Ha, oczywiście. Miałam nadzieję, że to powiesz. Wsunę kartę tutaj. A ja dokończę transakcję. Takie interesy to czysta przyjemność. Proszę bardzo. W końcu, teraz mogę iść. Co to było? Co ona robi na podłodze? Nie no, serio? I co mam teraz zrobić? Skoro jest popyt, to jest i podaż. Mamo, lepiej przygotuj swoją kartę kredytową. Brum, brum! Bip, bip, bip! Było blisko! Z drogi, bo nadjeżdżam! Nic nie może mnie powstrzymać! Sialalala! Odkurzanko! To jest życie! Czy może być coś lepszego niż sprzątanie? Psiup, psiup! Gaz do dechy! Brum! Juhu! Szybciej, szybciej! Skąd to tyle bałaganu? Co? Odkurzacz nie ciągnie? Co jest nie tak z nim? Nie rozumiem. Nie działa? Dziwne. Jak to możliwe? Powinnam była wiedzieć. Hej, mamo! Jedziemy! Naprawdę, Chloe. Próbuję sprzątać. A to idzie do kosza. Zawsze psujesz mi zabawę. Chociaż... To takie niesprawiedliwe. Czekaj, dlaczego tak na mnie patrzysz? Mam pomysł. Wytnę kawałki z pudełka po pizzy. Potem wezmę pistolet do klejenia. Zacznę od tego kawałka. Nałożę klej wzdłuż krawędzi. To wystarczy. Teraz mogę przykleić go do tego dużego prostokąta. Zrobię to samo z drugą stroną. Nacięłam lekko ten długi pasek z tektury. Pozwoli mi to na jego zginanie i kształtowanie. Użyję kleju, aby go usadowić. Mogę to już odłożyć na bok. Wycięłam dziurę w nakrętce od butelki. Przepchnę przez nią dwie słomki. Chcę, aby były ciasno dopasowane, tak żeby się nie poluzowały. Więc użyję kleju, by je zabezpieczyć. Nałożę go do koła zewnętrznej części nakrętki. Wycięłam mały otwór w górnej części kartonu. Przełożę przez niego słomki, tak by wyszły tą dziurą. Następnie będę potrzebowała więcej nakrętek od butelek. Przepchnę drewniany patyk przez słomkę. Słomka jest nieco mniejsza od niego. Nakrętki będą umieszczone na obu końcach. Następnie użyję kleju, aby utrzymać wszystko razem. Wypróbujmy to. Wow, spójrz tylko. Przymocuję je do spodu kartonu. Dodam kilka elementów wykończeniowych, jak światła i okna. Nasunę balon na nakrętkę od napoju. Następnie go napompuję. Czas na jazdę próbną. Uwaga! Co? Co to jest? Wow, to jest niesamowite! Wiedziałam, że ci się spodoba. Dzięki, mamo! Nie ma za co, kochanie. Nie mogę się doczekać, aby go wypróbować. Myślę, że jest gotowy. Odpalaj silniki! Wow, uwielbiam go. Jest taki szybki. O nie! Rozbiję się! Ups! Przepraszam, mamo! Mam nadzieję, że masz ubezpieczenie! Powinnam była pomyśleć o tym wcześniej. Nie ma na co czekać! Start! Ależ to jest ekscytujące! Nie, przegrywam! Tak trzymaj, mamo! Bycie rodzicem bywa trudne. My rozumiemy to w pełni i dlatego jesteśmy tutaj, aby wam pomóc. Wymyśliliśmy kilka niesamowitych trików, które ułatwią wam życie. Nie musicie nam dziękować. W końcu od tego tutaj jesteśmy. Uwielbiam ten odcień różu. Ktoś do mnie dzwoni. Lepiej odbiorę. Halo? O, hej. Naprawdę? Nie wierzę. O, mama rozmawia przez telefon. Ja też chcę. Ha! Nie gadaj! Żałuj, że cię tam nie było. Okej, to do później. O, na razie. Jestem taka dorosła. Ale potrzebuję prawdziwego telefonu. Nie powinnam, ale nie mogę się oprzeć. Zbrodnia doskonała. No, co tam, córuś? A niech to. Odwrót, odwrót. Nie poddam się. Tylko ostrożnie.
O, też chcesz przypudrować nosek? Gili, gili! Oj, dzięki, mamo! Okej, teraz się uda! Chcesz się przytulić? To takie słodkie! Chodź tutaj! Tak, dokładnie o to chodziło! To już przestaje być zabawne! Mamusia musi się przygotować! Nigdy nie uda mi się zabrać tego telefonu! Wygląda dobrze, lepiej wezmę rękawiczki! Teraz jest zajęta! Muszę być szybka! Powinniśmy umówić się na lunch! Oto one! Są takie miękkie! Brzmi dobrze! Ups! Ani? Nie! Uratuję go! Jak to zrobiłaś? Bardzo się na tobie zawiodłam, Ani. Przepraszam, mamo. Nie możesz bawić się moim telefonem. Ale zaraz. Może wcale nie musisz. Mam świetny pomysł. To pudełko to jest dokładnie to, czego potrzebuję. Czas zabrać się do pracy. Zacznę od małego kwadratu. Zrobię szybki szkic. Będzie to zarys telefonu. Czuję się jak prawdziwa artystka. Teraz dodam kilka szczegółów. To będą guziki. Jak na razie bardzo dobrze. Następnie narysuję ekran. I podobnie tutaj. To będzie druga strona telefonu. Dobrze, że mam pewną rękę. Następnie muszę go wyciąć. To było łatwe. Odwrócę te dwie części. Do następnej części będę potrzebowała pistoletu do klejenia. Nałożę klej wokół krawędzi. Nie potrzebuję go wiele. Mam tu kawałek tektury falistej. Dokleję ją teraz tutaj. To będzie bok telefonu. Owinę ją dookoła. Dokładnie tak. Drugi kawałek kartonu można nałożyć na górę. Zrobię to samo z innymi sekcjami. Zaczyna nabierać to kształtów. Muszę je połączyć. Mam tu niewielki metalowy zawias. To załatwi sprawę. Przykleję go do wewnętrznej strony kartonu. Dzięki temu będzie można otwierać klapkę. Zupełnie jak w prawdziwym telefonie. Teraz muszę go pokolorować. Użyję do tego korektora. Następnie obrysuję krawędź różowym markerem. Odwrócę go i zrobię to samo po przeciwnej stronie. Ale to nie wszystko. Przykleję do niego tego uroczego kociaka. Wycięłam otwór w miejscu, w którym będzie ekran. Wstawię do niego zdjęcie. Myślę, że to już wszystko. Nie mogę się doczekać, aby pokazać Eni. Zobacz, co mam. Spróbujmy jeszcze raz. Halo? Chcesz rozmawiać z Eni? Wow! Nie wierzę! To do ciebie. Serio? Wow, to jest takie fajne! Muszę wykonać ważny telefon. I lepiej, żeby odebrali. Hej, Eni! Nie uwierzysz, co się dziś wydarzyło. Pękniesz ze śmiechu. Opowiedz mi wszystko. Myślałam, że syreny będą bardziej interesujące. Mamo! To nie brzmi dobrze. Już idę. Chloe, co się stało? Powiedz mamie. Te zabawki są nudne. Poczekaj. Ha? Co to jest? Wypróbuj. O, to wygląda całkiem fajnie. Chodź tu, kaczuszko. Spójrz na te wszystkie kolory. Nawet mi się podoba. To powinno zapewnić jej zajęcie. A kaczka idzie na samą górę. I to wszystko? Mamo! Żartujesz sobie? Chcę tylko w spokoju poczytać. Co znowu? Skończyłam tę układankę. Wow, jesteś geniuszem. Przyniosę ci coś innego. Proszę bardzo, baw się dobrze i nie spiesz się. O, to mi się bardziej podoba. Muszę dopasować obrazki. To chyba nie aż tak trudne. To wcale nie jest trudne. O, nuda! Mamo! Tylko nie to. O, cześć, Pikachu. Jak leci? Co tym razem? Spójrz, skończyłam to. Musi być tu coś, czym będziesz mogła się pobawić. Zobaczmy. No dalej, myśl. Nie, nic tu nie ma. Co począć? Czekaj, niech się zastanowię. Tak, chyba mam. To będzie idealne rozwiązanie. Poczekaj tu, kochanie. Będę potrzebowała kawałka kartonu i nożyczki. Odetnę rogi. Chcę, aby były zaokrąglone. Idealnie. Teraz pora wykazać się kreatywnością. Do następnej części będę potrzebowała markera. Narysuję mały kwadrat na kartonie. Następnie podzielę go na sekcje. Chcę zrobić na nim taki oto wzór. Ponumeruję każdy kwadrat. A teraz pora to wyciąć. Na razie odłożę to na bok. Mam tu arkusz różowego papieru. Użyję go do pokolorowania kwadratu. Jest taki kolorowy. Odwrócę go teraz. Posmaruję jej tył klejem w sztywcie. Musi się dobrze zlepić. To będzie rama. Następnie potrzebuję czystej kartki białego papieru. Narysuję na nim serduszka i naszkicuję Pikachu.
Nie chcę popełnić żadnego błędu. To musi zapewnić Chloe rozrywkę. Wszystko jest w moich rękach. Szybko to pokoloruję. Nie mogę zapomnieć o Pikachu. Sama chciałabym mieć takie różowe policzki. To prawdziwe dzieło sztuki. Wróćmy teraz do naszego szablonu. Odwrócę go i nałożę klej na jego spód. Potem przykleję do niego mój rysunek. Nie chcę żadnych zagnieceń. Mogę teraz pociąć go na kawałki. Czas umieścić go w ramce. Ułożę elementy w ten sposób. To będzie świetna układanka. Okej, myślę, że jest gotowa. Chloe będzie zachwycona. Prawie zapomniałam. Muszę poprzesuwać elementy. Och, Chloe, zobacz, co mam dla ciebie. Widzisz to, Pikachu? To jest niesamowite. O, chyba jej się spodobało, oby tylko jej się nie znudziło. Ha, to wygląda na dość trudne. Przesunę tę płytkę tutaj, a potem tę tam. Muszę się skoncentrować. A ja muszę się wreszcie zrelaksować. Zaraz, muszę coś sprawdzić. No, tak lepiej. To już ostatni kawałek. Mamo! O! Serio? Co znowu? Zobacz! Pikachu! Och, już skończyłaś. Jestem z ciebie dumna. Chcę ułożyć jeszcze raz. To było świetne. No dalej, mamo! Kolejność działań jest najważniejsza. I co? Kto chętny? Proszę. No dobrze. Nie jestem pewna. Och, te skórki. Ale się przejęła. Zaraz, mam odjąć 7? Chyba nie. Nic mi nie wychodzi. Luna? Nic nie piszesz? Dobra, niech ci będzie. Kolejność działań, tak? I kalkulator. O, ale ekstra! Nie muszę się przejmować. Robi za mnie trudne obliczenia. Mów mi, Luna Einstein. Gotowe. Jestem sprytna. Na tyle, żeby mieć kalkulator. Co? Zdążyła przede mną? Nienawidzę matematyki. Tak wiele do omówienia. O, chwileczkę, panienko. Co ukrywasz? Aha! Banan! Znasz zasady? Żadnych potraw. Dobra, zjem go na miejscu. No dobrze. Nie znoszę, jak ktoś je. Gotowe. Fuj. Hej, tak nie wolno. Podnieś to. Naprawdę? No dobrze. Oj, o nie! O! Ojej. But? Och. Oj, ała. Nie tylko ja wywinęłam orła. Jaki ciężki. Co w nim jest? Ściągawki? Nie do wiary. To nie jest banan. Wyjaśnisz to? Niekoniecznie. Wstyd. Zaliczam wpadkę za wpadką. Fuj, głupi banan. I co ja teraz zrobię? Potrzebuję ściągawek. Zabiorę je ze sobą. Znalazłam proste rozwiązanie. Oby się zmieściło. Już. Ale zaraz. Tfu. Muszę to zamaskować. Nie mogę tak po prostu wejść. To musi wyglądać jak wzór. I co? Projektanci, uczcie się. Oto nowa moda. Teraz je sprawdzę. Wróciłam, proszę pani. Czekaj. Ściągawki. Jasne. Nie mam ani jednej. O. Dobrze, wejdź. Do widzenia. Co za męka. Ale nie potrzebuję dużo czasu. Mam odpowiedzi pod nosem. Wygląda całkiem nieźle. Kto mówił, że chemia jest trudna? Na pewno dostanę 6. Śliczne, prawda? Tak, zdążyłem. Czy to Timmy? Spójrz na jego włosy. Wow, pora się pokazać. Ojej! Co? Cześć, co słychać? O, hej. Podrywasz go? Mnie też się podoba. Moja kolej. O nie, mój sweter. Kurczę. Nie do wiary. Uch, i co teraz? Ktoś ma kiepski dzień. Nie moja sprawa.
To mój ulubiony sweter. Chwileczkę. To ma kształt jak drut dziewiarski. Operacja ratuj sweter start. Żegnaj stare, witaj nowe. Włożę wkład z powrotem. Przepchnę nim włóczkę. Teraz ją wyciągnę. Ciach, ciach. Wezmę karteczkę przylepną i dwustronną taśmę. Przyklej tu włóczkę. Będzie można nią pisać. Teraz stwórz wzór. To bardzo łatwe. Prawie gotowe. Udało się. Odetnij resztę. Ślicznie. Włożyłam w to serce, widzisz? Do dzieła. Co? To dla ciebie? Chcesz? Wow! To serduszko? Podoba mi jej się! Zadzwoń do mnie! Będę czekał! Hurra! Serio? No nie! To mój Timmy! Teraz jest mój! Ugh! Beznadzieja! Cmok! Tak się cieszę! Aha! Rozumiem! Tak? Do mnie też ktoś dzwoni? Tak, dziś mam czas! Tak, mam czas! Chyba. Nieważne. Też chcę własny zegarek. Po prostu go zrobię. Na mojej ręce. Zaraz oddzwonię. Chcesz zegarek, co? Kochanie, chodź. Zrobimy go dla ciebie. Najpierw tarcza, następnie ramka. Odwróć i przyklej tył. Pięknie. Teraz coś fajnego. Hello, Kitty. Zostaniesz z nami? Przyklej ten element. I pomaluj. Różowy zawsze pasuje. Połącz części. I wsuń zegarek. Patrz. Ewa, zobacz. Wow, załóż mi. To naprawdę dla mnie? Ciekawe, która godzina? Juhu! Dobra, wracam do pracy. No, ja też. Tak, załatwione. Zaczyna się układać. A u ciebie? Ewa, pokazać ci sztuczkę? Jasne. Masz coś za uchem? Co? Jestem bogata. Mam coś jeszcze? Zobaczmy. Wow, to genialne. Jeszcze jeden. Super zabawa. I jeszcze tutaj. I tutaj też. A tu? Oczywiście. Zobacz, ile monet. Wow. To dla ciebie. O, super. Muszę je ukryć. O. Maleńki ten woreczek? Chyba się nie zmieszczą. Właś! No już! Mamo, widzisz? Nie da się. Zaraz ci pokażę, że się da. Popatrz. Najpierw przykryj karton. Wbij drewniane kołeczki i nałóż na nie sprężyny. Dodaj ten element i przełóż przez ten otwór. Przyklej drewniany patyczek. Witam, monety! Montujemy wieko. Proszę bardzo. Żeby było fajniejsze, dokleimy wesołą buźkę. Ktoś tu jest głodny? Proszę, pomieści wszystkie monety. Ale jak? Pokażę ci. Gotowa? Połóż na języku. Wciśnij. Dobrze, teraz ty. Fajnie, dobra. Proszę, smacznego. Połyka. Wow, świetne. To chwilę potrwa. Juhu! Co mówisz? Chcę więcej! Hej, hej! Chciałabym pieska! A co z chomikiem? To się źle skończyło. A rybka? Przeżyła tylko tydzień. Nie, przykro mi. Nie? Jak mam teraz żyć? Jestem nieszczęśliwa! Spokojnie. Co można jej dać? Uwielbia zabawki.
Dam jej psiaka zabawkę. Widzisz? Piesek z tektury. Hał, hał! Co? To dla mnie? Wow! Zaprzyjaźnijmy się! Juhu! Piesek! Dobrze, że jest z tektury. Lataj, mały, lataj! Aha, o 5:00? Może być. Lepiej o 6:00. Wiesz co? Oddzwonię. To moje biurko? Jej! Nie, to wioska Barbie. Bardzo ładnie. Popracuję w innym pokoju. Wreszcie odrobina ciszy. Mamo! To kryjówka dla Barbie! Nie psuj jej! Czy tu będę mieć spokój? Mam tak dużo pracy. A to co? Mamo, przeszkadzasz! Co? Dość tego, idź do pokoju. To niemiłe. No już, to ja spłacam kredyt hipoteczny. Aha. Nie do wiary. Gdzie mam się bawić? Aha. Chwileczkę. Co jest? Eni, przestań płakać. Nie, patrz co zrobiłaś. Ona nie ma domu. Trafiła na bruk, co? Coś mi przyszło do głowy. Zaczniemy od cięcia. Oto właściwy wzór. Teraz ustawiamy element i mocujemy kartonowymi rolkami. Spójrz, wrota! Skonstruujemy mechanizm ze sznurka. Widzisz, zawiążmy supły. Dom Barbie musi być różowy. Ustawimy chorągiewki. Ładnie, co nie? Eni, widzisz, co zbudowałam? Zamek? Czekaj. Tada! Zapraszam. Witaj w domu. A teraz wezmę się do pracy. Ach, na czym skończyłam? Halo? Co do tego wtorku? Do środka, Barbie! Wow, fajny zamek! Jaki fajny film! O nie! Jutro już 16? Niemożliwe! A! Jak to się stało? Nie zaczęłam się uczyć! Przede mną ciężka noc! Och, nie do wiary! Spójrzmy, to było na lekcjach? Dobra, x razy 7. Dam radę. Dalej. Zaraz, mam rację? Nie mogę się skupić. To litera czy cyfra? Kochanie, uczysz się po nocach. Włącz światło. To coś nowego. Chyba wyskoczyły korki. To straszne. Zaraz, mam pomysł. Oto papierowy kubek. Narysuję na nim serduszka. Różnej wielkości. O tak. Jeszcze jeden. O, trzeba je powycinać. Super. Co dalej? Serce na białym kole. Ma być równe i duże. Co dalej? Wiadomo. A co z kubkiem? Przyklejamy to do krawędzi. O, świetnie. Widzicie, jak układam elementy? Tu robimy niewielki otwór. I mocujemy pionowo słomkę. Umieszczamy na niej kubeczek. Świetnie. Pora na światełka. Trzymajcie się. I lampka gotowa. Nie siedź więcej po ciemku. Czy to światło? Niemożliwe! Jakie fajne! Wszędzie są serduszka. Dzięki. Proszę. Mam jeszcze parę zadań. Pranie skończone. Świetnie. O nie. Zaraz, to moje spodnie? I bluza. Córeczko, mam złe wieści. Skurczyły się?
O! Tak mi przykro. To było niechcący. Mogę to nosić jak sukienkę? To do niczego. Jesteś pewna? Macie karton pod ręką? Parę cięć może wszystko zmienić. Miłego lotu, kochanie. Mamo! Czekaj, Luna. Nie! Awaryjne lądowanie! Kupiłam ci plecak. Super! Bardzo fajny. Różowiutki. Jesteś kochana. Jej! O! Uwielbiam go. Herbatka smakuje? Częstuj się. Chcesz łyczka? Pycha! A wracając do tematu... Co? Zamienimy się? Chętnie. Pewnego razu... Juhu! O nie! Plecaku? Gdzie jesteś? Co? Co zrobiłam? Durny wiatr! Ach! Mój przyjaciel! Mamo! Aha! Szybko, Eni! Aha! Mama się na mnie wścieknie! Mogę to wziąć? Przypomina plecak! O, mazaki! O! Dobra, jestem gotowa! Oddzwonię! Eni? A gdzie twój plecak? Nie ma go! Porwał mi go wiatr! To moja wina! Kochanie! O, naszywka! Mam genialny pomysł! Zaraz wracam! Patrzcie, głowa kotka! Wycinamy! Teraz trzeba pokolorować! Nikt nie zauważy, że to tektura! Już! Po wyschnięciu dodamy detale! Oj, jaki słodki! Jeszcze wąsiki i kokardka! A teraz tylna część! Posmarujemy krawędzie klejem i przyczepimy kartonowy pasek. Jeszcze przód. Eni, patrz, co tu mam. To torebka dla mnie? Śliczna! Pomieści moje książki. I przybory. Super! No dobra, chodź do szkoły. Zobaczmy. To będzie świetny prezent. Tak, gotowy. Patrz, co zrobiłam. Papierowy samolocik. Fajny. Patrz, co ja mam. Zrobiłam papierową śnieżkę. Ty tak na serio? To tylko lipna wycinanka. Lipna? Ty zrobiłaś jakiś tandetny samolocik. A, jak śmiesz. A masz. Zrujnowałaś mój prezent. Nienawidzę cię. Ja ciebie też. I po co się tak kłócą? Wystarczy. Koniec. Wow, co się stało? Gdzie my jesteśmy? Chyba ten brodacz nas tu przeniósł. Ja ci dam brodacz, czarodziej. No, znacznie lepiej. A teraz zapraszam na wyzwanie. Jak widzicie, przyniosłem domek dla lalek. Ale brakuje kanapy. Macie ją zrobić. Zrobić, tak? Jak się za to zabrać? Chwila, mam pewien pomysł. Przecież tu jest kanapa. Czas zdjąć pomiary. Gdzie ona poszła, dziwadło? Ja zrobię kanapę z papieru. Na początek składamy na pół róg do rogu. Rozkładamy, przekręcamy i powtarzamy. Teraz róg do środkowej linii. Rozkładamy i powtarzamy. Następnie składamy do połowy. Muszę dbać o porządne zgięcia. Powtórzę te kroki po drugiej stronie. Idzie całkiem nieźle. Mamy to samo po obu stronach. Lecimy dalej. Więcej zgięć do środkowej linii. Również po obu stronach. Coraz trudniej się zgina. Teraz trochę rozłożę. I złożę pozostałe rogi do środka.
Rozkładamy i składamy do nowej linii. A teraz całość. Przekręcamy i powtarzamy po drugiej stronie. Zaczyna nabierać kształtów. Elegancko. Rozkładamy i składamy. To ma być prostokąt. Składamy końce do wewnątrz i robimy pudełko. Druga strona też. Ekstra! Od razu zrobię drugie. I złożę oba w całość. Ta część jest gotowa. Teraz przyda się ten kawałeczek. Złożę na pół bez dociskania i wsunę w oba końce. I jeszcze jeden jako oparcie. W sumie przydadzą się też poduszki. Tada! Normalnie rewelacja. Oto kanapa, panie czarodzieju. Świetna robota. Muszę zdjąć każdy pomiar. Dobra, teraz kilka ważnych obliczeń. Ciekawe, co ona tam robi. A, zasnęła. Typowe. Jestem z siebie dumna. Wstawię swoje dzieło do domku lalek. Runda druga. Teraz robicie to. Dobra, chyba dam radę. Wezmę taką kartkę. Jak najlepiej zrobić papierową łódkę? A, tak bardzo chciałabym być na prawdziwej. Błękitne fale, słońce, wiatr i ja. A, takie to relaksujące i piękne. Mogłabym tak spędzić całe lato. Znowu odpłynęła. Zazdroszczę wyobraźni. A, jeszcze nic nie zrobi. Muszę ją obudzić. A, co? Miałyśmy robić papierowe łódki. A, racja. Dobra, zabieram się za robotę. Najpierw złożę wzdłuż długiej krawędzi. Całkiem niezły start. Teraz przekręcę i złożę po raz drugi. Muszę dbać o porządne zgięcia. Rozkładamy i zginamy rogi do środka. Prawie jak papierowy samolocik. Ale naszym zadaniem jest łódka. To odginamy, zaczyna wyglądać jak łódka. Albo jak czapeczka dla kapitana. Teraz będzie nieco trudniej. Otwieramy całość i ponownie zginamy. A te części chowamy pod spód. I znów odginamy rogi. Fajny trójkącik, nie? Ale to wciąż nie łódka. Rozchylamy i przechodzimy do ostatniego ruchu. Spójrzcie, otworzyłam i wyszła mi łódka. Jest wprost rewelacyjna. Mamy dwie łódki. Rządzimy. Świetna robota, dziewczęta. Zaliczyłyście tę rundę. Ty, czekaj chwilę. Chodź, musimy je wypróbować. A was dokąd niesie? Okej, wanna jest pełna. Gotowa postawić żagle? Zobacz, jak uroczo sobie pływają. I nasiąkają wodą. W sumie to tylko papier. Trzeba przypiłować paznokcie. O, jesteście już. Dobra. Następne wyzwanie. Paznokcie? Dobra. Pora na mój zestaw do manicure. Zobaczmy, od czego by tu zacząć. Niebieskie się nadadzą. Pasują do ciuchów. Dobra, no to przyklejamy. Skończyłam. Co powiecie na to? Co? A nie, wcale nie o to mi chodziło. Dłuższych szponów nie miałaś? Moje będą z papieru. Róg kartki składamy wzdłuż długiej krawędzi. Potem drugi, żeby stworzyć trójkąt. Teraz drugi róg na kolejny trójkąt. Ostatni róg też. Teraz całość składamy na pół. Jeszcze raz na pół i mamy trójkąt. Otwieramy i jeden z rogów składamy do dołu. Przekręcamy i składamy. A dolną część w górę. Sporo składania, jak widzicie. Ale zgięcia mają być wyraźne, mimo że papier jest coraz grubszy. Teraz muszę otworzyć tę część i włożyć w nią róg. I już! Spójrzcie, można spokojnie wsunąć palec. Tada! Patrz na moje szpony! Przerażające! Dobra robota! Co złego jest w moich paznokciach? Rar! Żałuj, że siebie nie widziałaś. Daj mi spokój, jesteś podła i tyle. Jakiego zadania się spodziewacie? Żurawie. Proszę bardzo, jedziemy.
Jakby do tego podejść? Też nie wiem, od czego zacząć. O, już wiem! Przecież mam słuchawki. Włożę w uszy i wszystko pójdzie jak z płatka. Włączamy muzykę. I o to chodziło. Pozytywne wibracje. No to zaczynamy. Na początek składamy ruch do rogu. Przekręcamy i powtarzamy. Następnie składamy w prostokąt. Porządnie zginamy i otwieramy. Przekręcamy, a potem powtarzamy. Dobra, otwieramy i zginamy w nieco trudniejszy sposób. Z powstałych zgięć tworzymy taki kształt. Teraz tę krawędź zginamy do środka. To samo robimy z drugą. Następnie górny róg składamy w dół i odginamy. Odwracamy całość i powtarzamy składanie. Wracamy do przodu i otwieramy wzdłuż zagięć. Kolejne trudniejsze zgięcie, ale powstanie nam taki diament. Teraz składamy te małe krawędzie, więc ostrożnie. Jedziemy dalej. Odwracamy całość i powtarzamy. Klasyka. Najbardziej podoba mi się następny ruch. Tę nóżkopodobną część składamy w górę, a końcówkę w dół. Zaczyna nabierać kształtu. Teraz nożyczki. Nacinamy papier do połowy. To skrzydełko zginamy w dół. Tak samo drugie. A przycięte części w ten sposób. Raz, dwa, trzy zgięcia. No i proszę, papierowy żuraw gotowy. Spójrz, jak mój żuraw uroczo tańczy. Okej. O, znowu odpłynęła. Ej, co ty wyprawiasz? Ja? Muzyka mi gra, sama posłuchaj. Wow, teraz rozumiem. Świetna muzyka. Dobra, zabieram się za robotę. Wow, tańcz, żurawiku. Mój też jest gotowy do tańca. Patrz, jak wymiatają królowie parkietu. Co tam się wyprawia? I skąd dochodzi ta muzyka? Też chcę puścić biodra w ruch. Wieje nudą. Czarodziej wrócił. Zobaczmy, co teraz. Następne wyzwanie, kwiatek. Do roboty. Okej, chyba wiem, jak to zrobić. Cześć, tak, mógłbyś mi pomóc. Dzięki. Trzymaj, podpisz tutaj. Dzięki. Oto twoje róże. Miłego dzionka. Czarodzieju, mam róże. Co? Nie o to mi chodziło, ogarnij się. Dobra, no to spróbuję czegoś innego. Dobra, trochę tego, deczko tamtego. I nożyczki. Okej, tyle wystarczy. Skończyłam, tada! Co to jest? Chyba znowu oblałaś zadanie. Zróbmy coś fajnego z nożyczkami. Ale najpierw składamy papier. Dobra, teraz odrysowujemy linię przy pomocy odlinijki. Wszystko gotowe. Czas na ciachanie. Nacinamy linię do narysowanej kreski. Od jednego końca do drugiego. I otwieramy. Wygląda całkiem nieźle. Teraz nieco kleju na tę część. Składamy i dociskamy, żeby trzymało. Teraz zielona słomka i więcej kleju. Tę końcówkę pokrywamy klejem. Przykładamy naszą słomkę do papieru i przyklejamy dookoła słomeczki. Owijamy, owijamy, owijamy. I powtarzamy z drugą kartką. Nawet nieźle wychodzi. Jest! Skończyłam zadanie. Imponujący kwiatek. Świetnie. Co? O, chyba przegrałam. Jest naprawdę niezły. O, wygląda na smutną. Hej, spójrz, zrobiłam też dla ciebie. Fioletowy, bardzo dziękuję. Najlepsza psia-psi ever. O, nareszcie się pogodziły. Co za ulga. Ale gorąco. Przyniosłam ci coś do picia.
Jeszcze! Dawaj jeszcze! Zabieraj te kwiatki! Chce mi się pić! Nie! Od razu lepiej! Hej! Zostaw! Ta jest moja! Kiedy mi się tak strasznie chce pić? Och, tego mi było trzeba! Chyba mam pewien pomysł. Wytnę sporą klapkę w kubeczku. Następnie zgniotę jego dolną część. Teraz odetnę tę klapkę i złożę górę. Przebiję też jego dno. I przewlekę gumkę przez dziurkę. Przeciągnę ją, ale nie do samego końca. Tak, by móc tam włożyć zapałkę. Wycięłam też kilka kawałków kartonu w kształcie łezki. Trzeba je przytwierdzić do drewienka. Mam je w różnych kolorach. Dołożę kolejny kawałek drewienka pod spód kubeczka, a następnie go udekoruję. To już ostatnie detale. Wystarczy już tylko nakręcić drewienko. Hej, Claire, patrz, co mam! O, co to? Spodoba ci się? Wow, super! Właśnie tego było mi trzeba! Och, mroczku, jesteś taki puszysty! Moi kochani przyjaciele, tak się cieszę, że was mam, ale jest coś, co kocham jeszcze bardziej! Słodycze! Pyszne i słodziutkie lizaki! Ale pyszne! Och, au! To chyba nie powinno tutaj być! Mamusiu, ratuj! Lexi, co się stało? Mamusia już tu jest! Już dobrze, nie płacz! Mój ząb został na lizaku! Ja go wezmę. No daj. Mój ząbek! Musisz włożyć go pod poduszkę, a wtedy odwiedzi cię wróżka zębuszka. Skoro tak mówisz? Kiedy się obudzisz, to będzie tam czekać na ciebie niespodzianka. Jest już rano? Mój ząb! Wow! Mama nie kłamała! Jestem bogata, ale super! No proszę, widzę, że wróżka cię odwiedziła. A, gdzie by schować tego pieniążka? Powinnaś go włożyć w jakieś bezpieczne miejsce. I nawet wiem gdzie. Wytnę kilka kwadratów z tego kawałka tektury, a teraz poskładam je razem. Zacznę od tego. Nałożę klej na jego krawędź. Następnie doczepię kolejny. Podobnie zrobię po drugiej stronie. Powoli nabiera kształtów. Nieco mniejszy element przykleję z tyłu. To będzie rama. Do środka włożę taki oto otwarty kwadrat, a następnie kolejny kawałek, by go przykryć. Wycięłam środek z tego elementu. Pokryję teraz jego brzegi klejem. Nie chcę pominąć żadnej ze stron. Wszystko musi się dobrze trzymać. W końcu tu chodzi o pieniądze Lexi. Teraz dokleję do niego taką ramkę i kolejną w środku. Obie części muszą mieć niewielką przerwę z przodu. I na koniec jeszcze to. Można to teraz odłożyć na bok. Przykleję kawałek taśmy do tego kawałka, a następnie doczepię go do pudełka. Taśma będzie działać niczym zawias. Teraz pora wszystko złożyć razem. To będzie szufladka, ale to jeszcze nie koniec. Nałożę na nią klej. Potrzeba go całkiem sporo. Wycięłam taki oto prostokąt. Doczepię go teraz do tej szufladki. Docisnę jeszcze lekko, by się upewnić, że wszystko dobrze się trzyma. Z tyłu doczepię za to taki kawałek. Teraz pora go udekorować. Mam tutaj taki obrazek kotka. Pora go pokolorować. Będzie miał żółty nosek i czerwoną wstążkę. Wygląda ślicznie. Przykleję go teraz do pudełka. Czegoś jeszcze brakuje. Kotkowi przydałyby się łapki. Nie mogę się doczekać, by pokazać go Lexi. Zobacz, co mam. Wow, jakie ładne! To skarbonka na twoje pieniążki. Włóż do środka monetę i zamknij szufladkę. A teraz patrz, co się stanie. Moneta zniknęła. Ale gdzie? Potrząśnij nią. Ona wciąż tam jest! Uff, już się martwiłam. Dzięki, mamo! To jest super! Ha? Co to? Zobaczmy. O, prezent dla Lexi. Na szczęście się przygotowałam. Mam go tutaj. Na pewno jej się spodoba. Będzie zachwycona. Jaka milutka żabka. Muszę to jednak zapakować. Mam tutaj pudełko na prezenty. Nie mogę się doczekać, by go jej dać. Pewnie będzie nieźle zaskoczona. O, idzie Lexi. Lepiej schowam to za poduszkami. Witaj, skarbie. Cześć, mamuś. Usiądź sobie. Ale nie tam. He? Co to było? Aż boję się sprawdzić. Nie przejmuj się, mamo. Juhu! Nie, tylko nie to. O, popatrz. Ta ośmiornica jest smutna. Zupełnie jak ty. A tak chciałam jej sprawić przyjemność. Lepiej sprawdzę, jak to wygląda. O nie, kompletnie zniszczone. A może Lexi nie zauważy? Najwyżej powiem jej, że to taka układanka. Nie no, kogo ja chcę oszukać? To nadaje się na śmietnik. Och, chyba już wiem, co zrobię. Mogę użyć tego pudła. Podzielę go na fragmenty.
Przyda się też nóż do tapet. Muszę wyciąć wszystkie części. Będą mi potrzebne różne kształty. To już chyba wszystko. Zacznę od tych długich prostokątów. Zrobię z nich pudełko. Przykleję po dwa kawałki z każdej strony. Teraz przyda się ten mały kwadracik, a ten zaokrąglony kawałek pójdzie na sam dół. Teraz potrzebna mi będzie pusta butelka. Zrobię w niej dziurkę tuż przy samym dnie. Najłatwiej będzie to zrobić lutownicą. Następnie włożę do środka słomkę. Muszę ją jednak usztywnić. Okleję ją gorącym plastikiem. Dzięki temu nie będzie przeciekać. Poczekam teraz, aż wyschnie, a potem włożę ją do pudełka. W tej części zrobiłam niewielką dziurkę, tak by słomka mogła przez nią przejść. Ten kawałek pójdzie na samą górę, a ten falowany będzie idealnie pasował na dole. Można go dopasować odpowiednio do kształtu. Użyję kleju, by go przymocować. Teraz pora to udekorować. Przykleję różowy pasek na górę. Doda on nieco koloru. Dokleję też naklejki z dinozaurami. Zatkam teraz słomkę palcem i napełnię butelkę. To jest nieco trudniejsze od reszty. Dobrze, że mam sprawną rękę. Tyle soku wystarczy. Mogę teraz ją zakręcić i zdjąć palec ze słomki. Wygląda świetnie. Sama nie myślałam, że jestem taka zdolna. Brakuje jeszcze tylko jednej rzeczy. Lexi, mam coś dla ciebie. Wow, czy to automat do napojów? Zgadłaś? Wypróbuj go. No, połóż tam szklankę. Wow, dzięki, mamo. Dobrze, teraz wystarczy lekko odkręcić butelkę. Sok przeleje się do szklanki. A kiedy będzie już pełna, to wystarczy z powrotem dokręcić butelkę. Śmiało, napij się. Właśnie bardzo chce mi się pić. Dobre, dzięki, mamo. Och, na zdrowie. Jeść, jeść, jeść! Dalej, mamo, jestem głodna! Cierpliwości, kochana. Smacznego. Wygląda pycha, ale zaraz. Czemu mama ma takie fajne pałeczki, a ja dostałam tylko zwykły widelec? Wygląda smakowi. He, co jest? Ja je chcę! To jest mamusi. Ty jedz swój ryż. Nie chcę! Claire, proszę zająć się swoim talerzem. Ale ja chcę pałeczki. Dobrze, weź je sobie. Wow, ekstra! Okej, ale jak się nimi je? Zaraz to rozpracuję. Chyba muszę jeszcze poćwiczyć. O, mam jedno ziarenko! Ostrożnie, jeszcze kawałek? Już prawie! Mam, widziałaś, mamo? Spróbujmy jeszcze raz. Zobacz, mamo, jestem morsem. Może jednak się przeliczyłam. Spróbuję inaczej. Po prostu nabiję ryż na pałeczkę. Ha, wiedziałam, że się uda. Och! Aż szkoda patrzeć. O, Claire, a może byś tak? To będzie długi obiad. Chyba że... Wiem, mogę przecież użyć tych wykałaczek. One świetnie się nadadzą. Potrzebuję jednak jeszcze jednej rzeczy. Karteczki samoprzylepnej. Daj mi chwilę, Claire. Położę karteczkę na stole. Następnie wezmę wykałaczkę i położę ją na kartce. Teraz zwinę ją wokół wykałaczki. Musi być ciasno owinięta. Tak, by papier dobrze do niej przylegał. Teraz pora na klej. Nałożę go tuż przy brzegu. Tyle wystarczy. No i zwinę kartkę do końca. Upewnię się, że jest szczelnie zaklejona. A potem zagnę ją w połowie. W taką oto literę V. Następnie włożę kolejną wykałaczkę do środka. I kolejną po drugiej stronie. Wsunę je tam dość mocno. I oto pałeczki dla początkujących. O, Claire! Chodź zobacz, co mam. Zrobiłam je dla ciebie. Wow, malutkie pałeczki! Czuję się jak jakiś olbrzym. Zaraz je wypróbuję. Teraz powinno pójść o wiele łatwiej. Wow, widziałaś, mamo? Pycha! Jeszcze! Idzie mi coraz lepiej. Wow, zobacz na to! Jestem w tym naprawdę dobra! Idzie ci świetnie, kochanie? To teraz może ja wreszcie coś zjem? Zgłodniałam z tego wszystkiego, aż mi ślinka cieknie. Nie mogę się doczekać. Claire, co robisz? Nic już mnie nie zatrzyma! Ojej, jestem pod wrażeniem! Ale pycha! Od dzisiaj jem wyłącznie tymi pałeczkami! Dzięki, mamo! Och, nie ma za co! Juhu! Nareszcie w domu! Koniec szkoły! Tylko się zachowuj, Claire! Pa, pa! O, prawie bym zapomniała. Co? Uwielbiam wyrażać się przez sztukę. Czuję wtedy, że naprawdę żyję. O, cześć, mamo. Jak podoba ci się nowy wystrój? To przecież jakiś koszmar. Jak to w ogóle możliwe? Nie było mnie tylko sekundę. Nie czuję się najlepiej. Ha? Nie takiej reakcji się spodziewałam. Dość, nie mamy innego wyboru. Czy to lizak? O, ładny. Mogę?
Weź go sobie. Jeszcze kawałek? Nareszcie! Muszę działać bardzo szybko. Owinę tę folię wokół nogi od stołu, a następnie całkiem dookoła. Nawinę tak kolejne warstwy. Chcę odgrodzić nimi Claire. He? Mówiłaś coś? To dla ciebie. A, dla mnie? Właśnie naszła mnie Wena. A teraz mogę sprzątać. O tak, to dobry pomysł. Uff, jakie to ciężkie. O nie, stój! Ta farba nie chce zejść. Że też ja musiałam jej kupić akurat zestaw farbek. Mamo, zobacz, co narysowałam. Uff, skończyłam. Och, prześlicznie. Co nie? Mój mały skarbek jest geniuszem. Może to będzie twoja nowa pracownia? Wow, uwielbiam tę naklejkę. Przykleję ją sobie tutaj. Gdzie idziesz, mamusiu? Musimy wyjść na chwilę. Chodź. Założę tylko buty. Ha, spory wybór. Co by tu wybrać? O, już wiem. Będę wyglądać modnie. Jak zawsze, kochanie. Och, Claire, ale z ciebie jest głuptasek. Dobrze, mamo. Jestem gotowa. Chodźmy. O nie, proszę porządnie założyć buty. No dobrze, chciałam tylko wypróbować coś nowego. Pospiesz się, bo się spóźnimy. Gdzie są moje klucze? Jestem samolotem, mamo. Fantastycznie, kochanie. Co to? Claire! Co ja mówiłam? Zakładaj buty na nogi. Ile razy mam powtarzać? Jeszcze ktoś dzwoni. Nie mam teraz na to czasu. O hej, niedługo tam będziemy. Tak, wiem. Nigdy nie mogę się pobawić. Mama będzie ze mnie dumna. Założyłam buciki zupełnie sama. Zobacz, mamo. Co? Chyba coś tu jest nie tak. Właśnie, że nie. Nigdy stąd nie wyjdziemy. Ale o co chodzi? Chodź, pomogę ci. Miałam nadzieję, że to powiesz. Podaj mi twoje buty. Ale chcę je z powrotem. Trzymasz je odwrotnie. Powinny być tak. Ten jest na prawą nogę, a ten na lewą. Dobrze, mamo. Zobacz, jakie mam naklejki. Claire, skup się, proszę. Spokojnie, tylko spokojnie. Jak na lekcji jogi. Co znowu robisz? Robię się na bóstwo. To mi nasuwa pewien pomysł. Potrzebuję tylko jednej z twoich naklejek. O, ta jest ładna. Wiem, jak nauczyć cię zakładać prawidłowo buty. Położę je tutaj. Przydadzą się też nożyczki. Ha, ciekawe. Zaraz. Co robisz? Tak nie wolno. Wiem, co robię. Bez obaw, kochanie, włożę po jednej połówce do każdego buta i przykleję je na ich dno. O tak, wystarczy, że połączysz obie połówki naklejki, a twoje buty będą na odpowiedniej nodze. Zobaczmy. Nie, chyba nie do końca tak. Zaraz, już wiem, patrz, udało mi się. Brawo, kochanie, teraz możesz je założyć. Ale super, czuję się jak dorosła. Jestem gotowa, mamo. Wyglądam ekstra. O, tak. Moja dziewczynka tak szybko dojrzewa. O, znowu ktoś dzwoni. Co tym razem? Myślałam, że wychodzimy. O, już wiem, co zrobię. Niedługo będziemy. Za jakieś 10 minut. Hej, mamo. Naprawiłam ci buty. Wyglądają stylowo, co? Ile tu naklejek? Są wszędzie. Co ty zrobiłaś? Ulepszyłam wszystkie buty. Och, dzięki. Właśnie tego było im trzeba. Chodź, musimy już iść. Poczekaj, daj mi sekundkę. Prawie bym zapomniała. Kolejna naklejka? Teraz jestem gotowa. I co myślisz? Poddaję się. Matko, ale stres. Super, Kylie do mnie wpadnie. Musi być idealnie. Dziewczyny lubią świeży popcorn. Chwila. Ten krzywo stoi. Znacznie lepiej. Teraz ja. Nie mogę śmierdzieć jak skarpeta po siłowni. Elegancko. Jak fryzura? Ogolony? Dobrze, dobrze. Tak. Długo jeszcze. Uff, wyluzuj. Może odpalę już film? Niedobrze. No, przez chwilę bałem się, że z filmu nici. Wracaj! Przed chwilą działałeś. Nie, nie, nie! To się nie dzieje naprawdę! Nie rób mi tego, telewizorku!
Może jak go pogłaskam? Może kable nie działają? Muszę je odpowiednio ułożyć. Może w ten sposób? Wciąż nic? To musi zadziałać. Dalej! No! Lecę! Będę miał siniaki! O! Zapomniałem o tym starym pudełku! Jeszcze jest nadzieja! Najpierw wycinamy otwór w boku i zdejmujemy wieczko. Odkładamy na bok i bierzemy kawałek styropianu. Powinien wpasować w pudełku. Kolejny wkładamy w środek. Z tyłu wstawiamy telefon i odpalamy film. Powinno działać bez zarzutu. Uhu! Pudełko kładziemy wyżej. Udało się! Całkiem niezły obraz. Już przyszła? Dzięki, że przyszłaś, Kylie. Mój ulubiony film. Niezła jakość. Róża dla kwiatuszka. Mam popcorn, jeśli jesteś głodna. Dzięki. Miłego seansu. Lubię tę scenę. Nie wyłączyłem powiadomień. Ale wstyd. Problemy z łazienką, co? Ale mięciutka. Nie przyzwyczajaj się. Już. Wow, trudne to. Nie podglądaj. Gdzie to jest? Nie! Co zrobiłem? Mama mnie zabije. Da się ją jakoś skleić? Ach! Musimy coś wymyślić. Mama ją kochała. Tak się cieszyła, jak ją kupiła. Traktowała ją jak dziecko. Pamiętasz, jak układała ją do snu? To jej radość i duma. A teraz jej nie ma. Akwarium. Chyba mam pomysł. To też są rośliny, nie? Do roboty. Przesadzanie wymaga precyzji. Skalpel. Da radę. Zobaczmy. Na dno damy kamienie. Teraz ziemia. Trochę tu wykopię. Ziemi? Super. Dosyp więcej. Końcówka. Teraz ugniatamy. A na górę postawimy domek. I trochę roślinek. Tada! Prawda, że urocze? Spodoba jej się. Na pewno. Lepiej odstawmy to na miejsce. Wszystko będzie dobrze. Spokojnie. Okej. Uff, tym razem było blisko. Piąteczka. Mama! Matko, co za dzień? Nawet tu czysto. A cóż to? Dziwne. Cóż? Tak! Szybciej! Szybciej mówię! Dobrze się bawisz, synku? Do czego ci te wszystkie kable? Tak być nie może. Natychmiast posprzątaj ten bałagan. Nie słyszałeś, co powiedziałam? Mamo! Jestem zajęty! Możemy część z nich schować? Zasłaniasz mi! Nieźle się zaplątała! Uch! Nie siedź tak! Wszystko okej? Pozbądź się ich, dobrze? Uch! Nie chce mi się tego sprzątać! No to se pograłem! Rozplątanie tego wszystkiego zajmie wieki! Uch! Wow! Moja gra! Złapałem! Uff, było blisko! To był znak, żeby dalej grać. Gdzie to ja? I o to chodzi! Prawie... Mamo! Skąd się tu wzięłaś? Mam duże kłopoty? Masz posprzątać te kable! Dobra, dobra. Nie wiem, co robię. Weź tę rolkę. No to lecimy. Najpierw ułóżcie kable i zepnijcie opaską zaciskową. Tylko zostawcie miejsce na więcej.
Ułóżcie je w taki sposób. Teraz związujemy. Odcinamy odstający plastik. Widzicie, jak dobrze to wygląda? Pora na tubki po papierze. Przydadzą się do małych kabli. Nie zapomnijcie ich podpisać. I włożyć do pudełka. Do środeczka. Ale jestem porządny. Brawo, synku! Wiedziałam, że dasz radę. Super! Pora wrócić do gry. Muszę sporo nadrobić. Tak! O nie! Bateria już się wyczerpała? Ciągle same problemy. Chwila! Przecież mogę go podłączyć. Teraz łatwo znajdę kabel. Dobrze być zorganizowanym. Komu potrzebna bateria, kiedy jest kabel? Wow! Ale czad! Ach, w końcu chwila dla siebie. Hej! Co to? Mój stół! Mam strasznie ciężkie nogi. Ciekawe, czy dam radę go złożyć. Mogę poimprowizować. Dalej wciskaj się tam. Dlaczego to się dzieje? Chyba już po nim. Szkoda, smutne. No i po ptokach. Ha! Lecisz na śmietnik. Nigdy więcej nie kupię tanich mebli. Marnotrawstwo. Co teraz? Kto zostawił tę oponę? Znalezione, nie kradzione. Nikogo tu nie ma. Hej! To nie jest pani! Gdzie ona to zabiera? Pierwszy raz mi się to zdarzyło! Wracaj tu! Witaj w nowym domu, oponeczko. Pora zamienić to w stolik. Klej gotowy. Potrzebujemy dużo kleju, żeby miska się nie ruszała. Teraz sznur. Nie pozwólcie klejowi wyschnąć. Dodajcie jeszcze jedną warstwę. Świetnie. Wszystko powinno być owinięte sznurem. Teraz wsypcie ziemię do miski. Dodajcie kamienie i sukulenty. I całość przykryjcie szkłem. Voilà! Zrobiliśmy stolik. Tak, sama go zrobiłam. Też bym tak chciała. Poważnie? Sorry za spóźnienie. Fajny stolik. Z czego jest? Cóż, na poboczu zobaczyłam oponę i przyturlałam ją do domu. Nawet nikt mnie nie zatrzymał. Czekaj. Czyli to ty jesteś tym złodziejem? Nie chcę już więcej o tym mówić. Ups. Tato! Mogę użyć tego płynu do zmycia naczyń? Chcesz umyć naczynia? Jasne! Do tego właśnie jest ten płyn! Uhu! Ale się mydli! I taki śliski! Bąbelki! Wow! Trochę za głośno jak na zmywanie naczyń. Lepiej to sprawdzę. Wow! Ale powódź! Nie chciałabyś może użyć do tego gąbki? Nie! Gąbki są fe! Ja chcę myć rękami! Widzisz? Wszystko czyściutkie! Moje rączki też! Chwila! Chyba wpadłem na genialny pomysł! Będę potrzebować gąbki, którą rozdzielę na dwie części. Najpierw ta zielona część. Trzeba ją pociąć na kawałki. Potrzebne nam będzie 5 małych części. Gotowe! Teraz chwytamy za gumowe rękawiczki i klej. Nakładamy klej na każdy z palców. I jeszcze trochę na środek. Żółtą część gąbki przyklejamy na środek rękawiczki, a mniejsze zielone na każdy z palców. No i proszę, specjalne rękawice do zmywania gotowe. Spójrz, Oliwciu, co dla ciebie mam. Specjalne rękawiczki. Wow, podobają mi się. Załóż mi je, proszę. O, są ekstra. Dzięki, tato. I jedna dla mnie. A teraz zabieramy się za mycie. Daj, nałożę trochę płynu na twoją gąbkową rękawicę. Gotowa? No to szorujemy. Wow! Spójrz, jak szybko nam poszło! Wszystko czyste, że aż się błyszczy! Dobra robota! Piąteczka! O, nie tak! Czekaj! A, mniejsza! Ważne, że świetnie nam poszło! Ach, o nie! Rozbiłam kubek! Och,
kolejna robota do ogarnięcia! Pić mi się chce! Naleję sobie wody! O, nie dam rady otworzyć! Tato! Ktoś mnie wołał? Lepiej to sprawdzę! Co się stało? Chcę wody! Pić mi się chce! I oto tyle krzyku! Daj, odkręcę ci! I naleję od razu, żebyś niczego nie rozlał! Tyle powinno wystarczyć! Proszę, napij się! Jej, woda! Pycha! Ach! Dzięki, tato! Można wracać do roboty i nawet mam coś dobrego! Tato! Żartujesz sobie ze mnie, chłopcze? Co znowu? Uwielbiam pić wodę! Tato! Cudo! Znowu? Pyszniutka woda! Ach, nie wierzę, że to już ta godzina! Padam z nóg. Muszę się zdrzemnąć. Tato! Co? Dość! Musimy jakoś zaradzić tej całej wodnej farsie! Ach, już wiem, co zrobię! Dobra, zaczniemy od papierowego kubeczka. Można też przykleić do niego jakąś ozdobę. Gotowe, mamy tu słonika. Teraz butelka soku. Wkładamy ją do kubeczka. O tak, teraz robimy w nim dziurkę. O tu! I wkładamy słomkę, zupełnie jak trąba słonia. Dalej chce mi się pić i woda się skończyła. Hej, mam coś dla ciebie. Fajne, co? Zobacz, pokażę ci, jak to działa. O, kubek ze słoniem. Wystarczy tylko odkręcić butelkę. Tada! Sok sam się leje. Potem zakręć ją z powrotem. Sok od słonia. Dzięki, tato. Nie ma za co, Zuchu. Powinieneś sobie poradzić bez mojej pomocy. Pycha, sok! He, tata poszedł? He, mam pomysł. Chodź tu, słoniku. Nie potrzebuję wcale kubka. Soczek. Gul, 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 gul. He? Co jest? Gdzie jest sok? Skończył się? Tato! Och, nie czuję się za dobrze. Jak tam, skarbie? Nadal się źle czujesz? Tak. Mam coś, dzięki czemu poczujesz się lepiej. He? Co to jest? Lekarstwo? Nie, leki są B. Nie chcę. Och, Oliwcia, ale będzie ci lepiej. Tato! Sok się skończył. Chcę jeszcze. Już, już, przyniosę ci. Zaraz, kubek ze słomką i syrop. Chyba mam pomysł. Do dzieła. Dobra, mam tu kubek oliwi. Muszę zdjąć tylko wieczko. A teraz otwieramy buteleczkę z syropem. Wystarczy, że włożę ją do kubka. Jak ulał. Teraz przykryję wieczkiem ze słomką. I gotowe. Sprawdźmy, czy zadziała. Córciu, przyniosłem ci coś do picia. O tak, pić mi się chce. O rany, to działa! Naprawdę działa! O, hej, tato! Czuję się już o wiele lepiej! Hej, wyzdrowiałam! Dzięki, tato! O, tak, bardzo się cieszę, Oliwko! Pobawmy się! Chodź, pobawmy się, tato! Skarbie, może jednak jeszcze trochę odpoczniesz? Uhu, pobawmy się w chowanego! Nie, poczytajmy, albo nie, książki są fe, precz z książkami! Uch, może to jednak nie był najlepszy pomysł... Uhu! Kwiatek znów się przewrócił. Uhu! A co my tu mamy? A tutaj? Ten kwiatek też sobie upadł. Och, to jakiś kompletny koszmar. Ani chwili spokoju w tym domu. Już idę. Ciekawe, kto to? O, paczka. Jak miło. Uwielbiam takie niespodzianki. Zaraz zobaczę, co jest w środku. Brum! Och! Ouch! Co to tu? Ech! Szlak! Upuściłem paczkę, a w środku jest coś kruchego. Może nic się nie stało? Uch, to nie brzmi najlepiej. Zaraz. To mi nasuwa pewien pomysł. Dobra, zdejmijmy taśmę i otwórzmy karton. Ach, no tak, rozbiło się. A niech to. No cóż, teraz się nie przyda. Wystarczy sam karton. Pomalowałem go na czerwono. Teraz potrzebny mi będzie nóż introligatorski. Wytnę w nim linię w ten oto sposób. Gotowe! Ten kawałek przypominający pasek nie będzie mi do niczego potrzebny. Ach, już wiem! Jeszcze go udekoruję nieco. Naklejki nadadzą się do tego w sam raz. Wyszło naprawdę nieźle, że tak powiem. Postawię go tuż pod schodami. Cyk!
Może być. Oliwia! Chodź, zobacz, co dla ciebie mam! Wow! Co to jest? Ale super! Rowery i serduszka! Tu zaparkujesz swój rowerek! Dzięki, tato! Teraz nie będzie walał się po mieszkaniu! Nieskromnie przyznam, jedno z moich najlepszych dzieł! Auć! To są chyba jakieś jaja! O rany, ależ one smacznie wyglądają! Chodźcie do papy! Jej, ja też chcę jednego! Moje! No nie wiem, nie do końca się z tym zgodzę! Ciastki! Co prawda, są tu ze dwa solidne argumenty, ale chyba będę musiał o tym poczytać. Zaraz, gdzie się podziały moje ciastka? Nic nie zostało? Oliwia! Cześć, tato! Wszystko zeżarła! No dobra, muszę być bardziej uważny. Teren czysty, Oliwii nie ma, czyli można jeść w spokoju. Nareszcie nie muszę oglądać się za siebie. Uwielbiam te serowe chrupki. Są najlepsze. Przy okazji zobaczę wreszcie, jak kończy się ten film. Hej, tato! O, chrupki serowe! Daj jednego! Pa! Uch! Czy ja kiedyś zaznam chociaż chwili spokoju w tym domu? Najwyższy czas coś z tym zrobić. Dobra, chyba mam pewien pomysł. Przyda mi się ta pokrywka. Położę ją do góry nogami na miejsce, by przykryć moje chrupki. Teraz trzeba je czymś zakamuflować. Oliwia nie cierpi brokułów. Wystarczy rozłożyć je na wierzchu. Przykryją moje pyszne chrupki i nikt mi już nie będzie ich wyjadał. Jeszcze parę tutaj. I tutaj. Super, teraz mogę obejrzeć swój film. Och, myślę, że tym razem będę miał spokój. Tato, masz jeszcze te chrupki? Ej, co to? Brokuły? Ohyda! No co, nie chcesz sobie pojeść ze swoim staruszkiem? Absolutnie nie! Jestem geniuszem! Pozbyłem się jej w sekundę! Ble! W sumie ja też nie mam na to ochoty! Dzisiejsze menu? Serowe chipsiory! O tak, chodźcie do tatusia! Najwyższy czas na degustację! Ach, zasłużyłem sobie! To był ciężki dzień! Jak widzicie, przyniosłem domek dla lalek. Mhm. Ale brakuje kanapy. Macie ją zrobić. Zrobić, tak? Jak się za to zabrać? Chwila, mam pewien pomysł. Przecież tu jest kanapa. Czas zdjąć pomiary. Gdzie ona poszła, dziwadło? Ja zrobię kanapę z papieru. Na początek składamy na pół róg do rogu. Rozkładamy, przekręcamy i powtarzamy. Teraz róg do środkowej linii. Rozkładamy i powtarzamy. Następnie składamy do połowy. Muszę dbać o porządne zgięcia. Powtórzę te kroki po drugiej stronie. Idzie całkiem nieźle. Mamy to samo po obu stronach. Lecimy dalej. Więcej zgięć do środkowej linii. Również po obu stronach. Coraz trudniej się zgina. Teraz trochę rozłożę. I złożę pozostałe rogi do środka. Rozkładamy i składamy do nowej linii. A teraz całość. Przekręcamy i powtarzamy po drugiej stronie. Zaczyna nabierać kształtów. Elegancko. Rozkładamy i składamy. To ma być prostokąt. Składamy końce do wewnątrz i robimy pudełko. Druga strona też. Ekstra! Od razu zrobię drugie. I złożę oba w całość. Ta część jest gotowa. Teraz przyda się ten kawałeczek. Złożę na pół bez dociskania i wsunę w oba końce. I jeszcze jeden jako oparcie. W sumie przydadzą się też poduszki. Tada! Normalnie rewelacja! Oto kanapa, panie czarodzieju. Świetna robota. Muszę zdjąć każdy pomiar. Dobra, teraz kilka ważnych obliczeń. Ciekawe, co ona tam robi. A, zasnęła. Typowe. Jestem z siebie dumna. Wstawię swoje dzieło do domku lalek. Runda druga. Teraz robicie to. Dobra, chyba dam radę. Wezmę taką kartkę. Jak najlepiej zrobić papierową łódkę? A, tak bardzo chciałabym być na prawdziwej.
Błękitne fale, słońce, wiatr i ja. Takie to relaksujące i piękne. Mogłabym tak spędzić całe lato. Znowu odpłynęła. Zazdroszczę wyobraźni. Jeszcze nic nie zrobi. Muszę ją obudzić. A? Co? Miałyśmy robić papierowe łódki. A, racja. Dobra, zabieram się za robotę. Najpierw złożę wzdłuż długiej krawędzi. Całkiem niezły start. Teraz przekręcę i złożę po raz drugi. Muszę dbać o porządne zgięcia. Rozkładamy i zginamy rogi do środka. Prawie jak papierowy samolocik. Ale naszym zadaniem jest łódka. To odginamy, zaczyna wyglądać jak łódka. Albo jak czapeczka dla kapitana. Teraz będzie nieco trudniej. Otwieramy całość i ponownie zginamy. A te części chowamy pod spód. I znów odginamy rogi. Fajny trójkącik, nie? Ale to wciąż nie łódka. Rozchylamy i przechodzimy do ostatniego ruchu. Spójrzcie, otworzyłam i wyszła mi łódka. Jest wprost rewelacyjna. Mamy dwie łódki. Rządzimy. Świetna robota, dziewczęta. Zaliczyłyście tę rundę. Ty, czekaj chwilę. Chodź, musimy je wypróbować. A was dokąd niesie? Okej, wanna jest pełna. Gotowa postawić żagle? Zobacz, jak uroczo sobie pływają. I nasiąkają wodą. W sumie to tylko papier. Trzeba przypiłować paznokcie. O, jesteście już. Dobra. Następne wyzwanie. Paznokcie? Dobra. Pora na mój zestaw do manicure. Zobaczmy, od czego by tu zacząć. Niebieskie się nadadzą. Pasują do ciuchów. Dobra, no to przyklejamy. Skończyłam. Co powiecie na to? Co? A nie, wcale nie o to mi chodziło. Dłuższych szponów nie miałaś? Moje będą z papieru. Róg kartki składamy wzdłuż długiej krawędzi. Potem drugi, żeby stworzyć trójkąt. Teraz drugi róg na kolejny trójkąt. Ostatni róg też. Teraz całość składamy na pół. Jeszcze raz na pół i mamy trójkąt. Otwieramy i jeden z rogów składamy do dołu. Przekręcamy i składamy. A dolną część w górę. Sporo składania, jak widzicie. Ale zgięcia mają być wyraźne, mimo że papier jest coraz grubszy. Teraz muszę otworzyć tę część i włożyć w nią róg. I już! Spójrzcie, można spokojnie wsunąć palec. Tada! Patrz na moje szpony! Przerażające! Dobra robota! Co złego jest w moich paznokciach? Rar! Żałuj, że siebie nie widziałaś. Daj mi spokój, jesteś podła i tyle. Jakiego zadania się spodziewacie? Żurawie, proszę bardzo, jedziemy. Jakby do tego podejść? Też nie wiem, od czego zacząć. O, już wiem. Przecież mam słuchawki. Włożę w uszy i wszystko pójdzie jak z płatka. Włączamy muzykę. I o to chodziło. Pozytywne wibracje. No to zaczynamy. Na początek składamy róg do rogu. Przekręcamy i powtarzamy. Następnie składamy w prostokąt. Porządnie zginamy i otwieramy. Przekręcamy, a potem powtarzamy. Dobra, otwieramy i zginamy w nieco trudniejszy sposób. Z powstałych zgięć tworzymy taki kształt. Teraz tę krawędź zginamy do środka. To samo robimy z drugą. Następnie górny róg składamy w dół i odginamy. Odwracamy całość i powtarzamy składanie. Wracamy do przodu i otwieramy wzdłuż zagięć. Kolejne trudniejsze zgięcie, ale powstanie nam taki diament. Teraz składamy te małe krawędzie, więc ostrożnie. Jedziemy dalej. Odwracamy całość i powtarzamy. Klasyka. Najbardziej podoba mi się następny ruch. Tę nóżkopodobną część składamy w górę.
a końcówkę w dół. Zaczyna nabierać kształtu. Teraz nożyczki. Nacinamy papier do połowy. To skrzydełko zginamy w dół. Tak samo drugie. A przycięte części w ten sposób. Raz, dwa, trzy zgięcia. No i proszę, papierowy żuraw gotowy. Spójrz, jak mój żuraw uroczo tańczy. Okej. O, znowu odpłynęła. Ej, co ty wyprawiasz? Ja? Muzyka mi gra, sama posłuchaj. Wow, teraz rozumiem. Świetna muzyka. Dobra, zabieram się za robotę. Wow, tańcz, żurawiku. Mój też jest gotowy do tańca. Patrz, jak wymiatają królowie parkietu. Co tam się wyprawia? I skąd dochodzi ta muzyka? Też chcę puścić biodra w ruch. Wieje nudą. Czarodziej wrócił. Zobaczmy, co teraz. Następne wyzwanie, kwiatek. Do roboty. Okej, chyba wiem, jak to zrobić. Cześć, tak, mógłbyś mi pomóc. Dzięki. Trzymaj, podpisz tutaj. Dzięki. Oto twoje róże. Miłego odzionka. Czarodzieju, mam róże. Co? Nie o to mi chodziło, ogarnij się. Dobra, no to spróbuję czegoś innego. Dobra, trochę tego, deczko tamtego. I nożyczki. Okej, tyle wystarczy. Skończyłam, tada! Co to jest? Chyba znowu oblałaś zadanie. Zróbmy coś fajnego z nożyczkami. Ale najpierw składamy papier. Dobra, teraz odrysowujemy linię przy pomocy odlinijki. Wszystko gotowe. Czas na ciachanie. Nacinamy linię do narysowanej kreski. Od jednego końca do drugiego. I otwieramy. Wygląda całkiem nieźle. Teraz nieco kleju na tę część. Składamy i dociskamy, żeby trzymało. Teraz zielona słomka i więcej kleju. Tę końcówkę pokrywamy klejem. Przykładamy naszą słomkę do papieru i przyklejamy dookoła słomeczki. Owijamy, owijamy, owijamy. I powtarzamy z drugą kartką. Nawet nieźle wychodzi. Jest! Skończyłam zadanie. Imponujący kwiatek. Świetnie. Co? O, chyba przegrałam. Jest naprawdę niezły. O, wygląda na smutną. Hej, spójrz, zrobiłam też dla ciebie. Fioletowy, bardzo dziękuję. Najlepsza psia-psi ever. Nareszcie się pogodziły, co za ulga. A jak wy byście zrobili papierową łódkę? Piszcie w komentarzach. Wyślijcie ten filmik znajomym i subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić nowych odcinków.